Cześć, Janusz Mulnicki, Lekcja Religii.pl. Jest ze mną dzisiaj adwokat Marcin Pawelec-Jakowiecki. Cześć, dzień dobry. Marcin jest przedstawicielem procesowym Kampanii Przeciw Homofobii oraz Fundacji Wolność od Religii. Jest znany na Instagramie jako sceptyczny adwokat. Ma taką właśnie wąską specjalizację. Zajmuje się prawami człowieka i prawami obywatelskimi. No i przede wszystkim bierze udział, brał udział i wciąż bierze udział, jest w trakcie wielu różnych procesów, które dotyczą tak zwanych uczuć religijnych. I chciałem właśnie o tym przede wszystkim porozmawiać, wiadomo, ze względu na tematykę bloga, ale pomyślałem, że może nie będziemy rozmawiać sucho o konkretnych case'ach, tylko zrobimy jeden sami. Mam tutaj rekwizyt. Kupiłem komunikanty. To nie jest konsekrowana hostia, to są komunikanty, które są kupione po prostu na Allegro od oficjalnego producenta komunikantów. Jest napisane tutaj, że wyprodukowano je w Polsce zgodnie z prawem kanonicznym. Ale nie są konsekrowane, czyli nie są jakby traktowane przez Kościół jako w tym momencie jako ciało Chrystusa, prawda? Więc mogę sobie wziąć ten komunikant, nie wiem, podrzeć go jakoś, wyrzucić za siebie, pochrupać, nie wiem, polać ketchupem. Przygotowałem sobie nawet... polać sobie go ketchupem i zjeść. I teoretycznie nie jest to obraza uczuć religijnych. Wydaje mi się tak, bo... nie jest to nic świętego w tym momencie, tylko jest to zwykły opłatek. Ale z drugiej strony to prawo jest tak dziwnie skonstruowane, no że właśnie, opiera się o jakieś uczucia. No przepraszam, muszę przełknąć. Nie, czy, ciekawe, czy mi stanie w gardle, może to będzie jakiś znak. Mogą być ciężkostrawne. I teraz właśnie jest pytanie, co to są te uczucia religijne? Czy w tym momencie ktoś, oglądając ten wywiad, może na przykład poczuć się urażony, mimo tego, że mówię, ja nie mam ochoty nikogo w tym momencie urażać, nie to jest moim celem, mam komunikanty, które nie są w żaden sposób poświęcone, nie są ciałem Chrystusa, ale no wiadomo, uczucia, no to są uczucia, są subiektywne, więc pytanie do eksperta. Czy zostanę pozwany? To w ogóle... czy zostaniesz pozwany? No pozwać można za wszystko. Jest taka słynna reguła w prawie, że papier przyjmie wszystko. A powiem w ten sposób, w swojej praktyce zawodowej widziałem różne bardzo interesujące pisma procesowe, które zawierały w sobie różne bardzo też intrygujące, wręcz też nowatorskie twierdzenia. Może przejdźmy najpierw do tej kwestii tych opłatków, prawda? Czyli jak dobrze tutaj wspomniałeś, one były poddane tej całej transubstancjacji, jeśli dobrze zrozumiałem. Czyli tym całym przeistoczeniu, prawda? To się absolutnie mi przypomina kazus z postępowania karnego prowadzonego w Kłodzku w związku z zdarzeniami z 2016 roku, kiedy to chłopak udał się na wieczorną pasterkę ze swoim kolegą do sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na Górę Igliczną, gdzie też wszedł do tegoż oto przybytku religijnego w czapce i miał dojść do szarpaniny z księdzem. I w trakcie której te szarpaniny, te opłatki miały się rozsypać na podłogę, miały zostać podeptane przez osoby, które brały udział w tym jakże intrygującym zdarzeniu, prawda? I tak, no to postępowanie się tam dość długo toczyło, ale istotne w naszej historii, że właśnie w tym postępowaniu, które było prowadzone przed sądem rejonowym w Kłodzku i później przed sądem okręgowym w Świdnicy, jako sądem wyższej instancji nad sądem kłodzkim, nie? Właśnie było weryfikowane to, czy te opłatki były przymiotem czci religijnej. No i wyszło w tym postępowaniu, że nie były one poddane transubstancjacji, to po prostu były takie właśnie opłatki, jakie właśnie tutaj skonsumowałeś, bym powiedział, ku radości i ku, że tak powiem, ku pewnej takiej przyjemności konsumpcji. I między innymi właśnie dokładnie z tego powodu nastąpiło samo uniewinnienie niesłusznie oskarżonego, zarzucanego mu czynu. W dużym skrócie, wiesz, musimy to wydzielić. Mhm. Bo z jednej strony mamy reżim odpowiedzialności karnej, a z drugiej strony mamy reżim odpowiedzialności cywilnoprawnej, tak? Jeśli chodzi o prawo karne, no to mamy ten nasz ulubiony artykuł 196 Kodeksu Karnego, który brzmi tak, to obraża uczucia religijne innych osób, publicznie znieważając, i teraz tak, tu mamy dwie rzeczy.
przemoc czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. I później mamy sankcje, karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2. W dużym skrócie, jeżeli ktoś chciałby Cię pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czułby się urażony, tak to nazwijmy w dużym skrócie, a to musiałby w pierwszej kolejności wykazać, że doszło do tego stanu obrazy uczuć religijnych, właśnie dokładnie u niego, ale ten stan obrazy uczuć religijnych musiałby nastąpić w konsekwencji jednego z tych dwóch stanów faktycznych, czyli albo publicznego znieważenia przemocy religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Biorąc pod uwagę okoliczności tej dzisiejszej konsumpcji, no to raczej miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych nam odpada. Tak. No niewątpliwie. Więc pozostaje kwestia, czy jest to przemoc czy religijna. No, w momencie, kiedy udzielisz odpowiedzi tutaj, kiedy wskazałeś, że to nie zostało poddane transsubstancjacji, no to nie mamy do czynienia z przemocem czy religijnej. Możesz sobie z tego zrobić sałatkę, możesz sobie to, słuchaj, właśnie zaserwować z ketchupem, możesz sobie to zaserwować może nie tyle co na wytrawnie, co nawet na słodko, może wtedy będzie lepiej smakowało. Nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o kwestię związaną, moim zdaniem, z odpowiedzialnością karną. Złośliwi mogliby powiedzieć, że to ewentualnie moglibyśmy kwalifikować jako usiłowanie. Mhm. Aczkolwiek nie ukrywam, że w takim przypadku trzeba było wykazać zamiar tego, że chciałeś obrazić czyjeś uczuć religijny, chciałeś znieważyć przemoc religijnej, na przykład chciałeś na antenie konsumować opłatki podane transsubstancjacji, komunikanty, prawda? Tudzież, tylko że no, w tym przypadku no, to jest raczej ciężkie do wykazania. Zatem z perspektywy odpowiedzialności prawnokarnej ta kwestia absolutnie, ale to absolutnie odpada, moim zdaniem. Jeśli zaś chodzi o reżim odpowiedzialności cywilnoprawnej, no właśnie, jak mówiłem na początku, nie, papier przyjmie wszystko, prawda? Proces cywilny jest troszeczkę inny od procesu karnego, bo proces karny, to się tak pięknie nazywa, to jest taki proces inkwizycyjny, gdzie angażujemy aparat państwa, organy ścigania po to, żeby wykazać czyjeś sprawstwo czynu zabronnego. Tak w tym przypadku potencjalnie rozmawialiśmy o tym artykule 196 kodeksu karnego, czyli o występku obrazu uczuć religijnych. A jeśli chodzi o prawo cywilne, to my tutaj mamy ten nasz reżim dóbr osobistych. Tak? Dobro osobiste, które uregulują nam tutaj to artykuł 23 kodeksu cywilnego, który zawiera katalog dóbr osobistych, ale on nie ma takiego, wiesz, charakteru numerus clausus. Czyli innymi słowy, tam mam takie wyliczenie, tam między innymi jest wolność sumienia i on nie ma charakteru zamkniętego. Nie? Czyli możemy sobie z niego wywodzić różne inne dobra osobiste, które potencjalnie mogą zostać w jakiś sposób naruszone. Tak? I tam później ma artykuł 204, 448 i tak dalej, który mówi o tym, co może dalej z tym robić. I teraz tak. Uczucia religijne są dobrem osobistym. To wynika chociażby, mimo że w Polsce nie mamy prawa precedensowego, prawda? Ale jednak mimo wszystko orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie tych dóbr osobistych jest takim istotnym drogowskazem. Zwłaszcza jak my musimy na początku w procesie cywilnym w ogóle ustalić, czy to jest dobro osobiste, czy w ogóle mamy do czynienia z dobrem osobistym, prawda, na tej zasadzie. Jeżeli nie mamy dobra osobistego, no to nie możemy tutaj nikogo z tego pozywać, nie? No ale uczucia religijne, tutaj już sąd się parokrotnie wypowiedział, że są dobrem osobistym, bo wywodzimy je z wolności sumienia i wyznania. To wolność sumienia już mamy w tych dobrach osobistych, więc tak bym powiedział po nicy do kłębka. Teoretycznie mógłby ktoś się poczuć obrażony w taki sposób, tylko że no właśnie, no. No właśnie, w jaki sposób za przeproszenie wykazać tutaj to naruszenie dóbr osobistych, prawda? No bo tak jak w prawie karnym mówimy o czymś mocnym, prawda? Mówimy o znieważeniu przemocy religijnej i później o obrażeniu uczuć religijnych. A obrażenia, znieważenie to są tak właściwie zwroty synonimiczne, nie? To jest de facto to samo, prawda? Czyli ciężka obraza, wyrażenie pogardy, czyli takiego uczucia silnej niechęci połączonego zazwyczaj z poczuciem wyższości, prawda? To jest pogarda, wystawienie na pośmiewisko, to są bardzo w ogóle mocne słowa, nie? Jakby na to spojrzeć, prawda? Zresztą ustawa karna tutaj nawet używa tego sformułowania, to się tak pięknie nazywa w nauce prawa karnego znamieniem czasownikowym, także w innych przepisach, na przykład, nie wiem, znieważeniu mnie osoby, prawda? Przez zniewagę, kto znieważa mnie osobę, nie? Nazywał w jakiś sposób wulgarny, obraźliwy, no to wtedy można dochodzić o ochrony prawnej na gruncie prawa karnego w trybie prywatno-skargowym. No w prawie cywilnym tego nie ma tej zniewagi, nie? Mamy po prostu naruszenie dóbr osobistych, prawda? Czyli w przypadku naruszenie potencjalnych uczuć religijnych. No ale po pierwsze, trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy. No dobrze, załóżmy, że ustalimy, że te dobra osobiste są, że te uczucia religijne jednak mimo wszystko są, chociaż to trzeba byłoby wykazać i to nie jest w ogóle twój ciężar, nie? Bo ty byłbyś potencjalnie pozwany.
I to zgodnie z zasadą unus probandi, to strona, która dochodzi ochrony prawnej przed sądem powszechnym w prawie cywilnej, musi wykazać te elementy strukturalne tej odpowiedzialności cywilnoprawnej, żeby móc w jakimś tam zakresie no, wykazać to, że naruszyłeś te dobra osobiste. Prawda? Chociaż tam też mamy odwrócony ciężar dowodowy, ale to już jest też troszkę inna historia. Tym niemniej, no, istnienie dobra osobistego musi zostać wykazane, prawda? To jest jedna rzecz. No, później okoliczność naruszenia to jest odwrócony ciężar dowodowy, ale chyba co najistotniejsze w tym wszystkim. Mówiłeś o tych uczuciach religijnych, bo to jest temat, który od lat w Polsce się mieli na wokandach no sądów powszechnych. I no właśnie, przypomina mi się, wiesz co? Odpowiem ci na to pytanie, czym są uczucia religijne, cytując tutaj mecenasa Radosława Paszuka, z którym zresztą razem występowaliśmy w sprawie tęczowych Maryjek w Płocku, czyli tej bardzo głośnej sprawy. Jak występowaliśmy razem przed Sądem Najwyższym, no to tam była ta sprawa, o której chyba też sobie dzisiaj pogadamy, ale tutaj odniosę się do tego, co on powiedział. Mecenas Paszuk powiedział tak, Wysoki Sądzie, ten proces toczy się już lata, a ja do teraz nie wiem, czym są te uczucia religijne. I tak właściwie to jest właściwe, to jest konkretna odpowiedź. To jest naprawdę absolutnie konkretna odpowiedź. Czym są uczucia religijne? Postaram się odpowiedzieć ci w taki sposób, który sądzę, że one, nie zadowoli większość osób. Gdzieś, na pewno ciebie nie zadowoli. One są gdzieś w ogóle w innym miejscu, też pojawiają się, nie wiem, w innym paragrafie, czy są jakoś tam uściślone w jakiś sposób. Nie. Ale wiesz co? Jeżeli mamy ten reżim cywilnoprawny i karny, to możemy dzięki temu tak troszeczkę prawno porównać, czy tak troszeczkę interdyscyplinarnie starać się je wykazać. To jest poczucie krzywdy związane z sferą sakrum, w dużym skrócie. I to wydaje mi się, że jest najlepsza definicja, jaką można przedstawić i zarazem najbardziej konkretna, ale zarazem najbardziej pojemna, kiedy chcielibyśmy dywagować na temat uczuć religijnych. Bo jeżeli zerkniemy do kodeksu karnego, do tego artykułu 76, prawda? Tam są różne definicje, w jaki sposób to się określa. Poczucie krzywdy, przykrości, wystawienie na pośmiewisko tego przymiotu czci religijnych, tego miejsca przynależnego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. W prawie cywilnym to też troszkę inaczej, prawda? Tam możemy na przykład deliberować, że to może być związane z jakimś zakłóceniem naszej więzi z absolutem lub z jakimiś postaciami, które otaczają się kultem, jak na przykład właśnie ta sprawa Johannes Paulus Dixitest, prawda, z Jerzego Urbana. Zresztą bardzo stara sprawa, gdzie był nazwano woźnym sadomaso. Taka ciekawa historyjka, ale w dużym skrócie. Ja bym definiował to tak. Tak jak masz krzywdę na przykład związaną z tym, że ktoś ciebie obraził, nie? Masz jakieś poczucie krzywdy, które pojawiło się w twojej głowie. No to teraz rozszerzmy to pojęcie i skonkretyzujmy na coś, co jest związane z sferą sakrum, ze sferą twojej religijności, twojej, twojego prawa podmiotowego, twojej wolności, sumienia i wyznania. I w taki sposób możemy to zdefiniować, czyli sfera uczuć religijnych to jest niewątpliwie, mimo że to jest bardzo mylące, prawda, no bo uczucia religijne, prawda, no tu się pojawiało to uczucia, to naturalnie subiektywizowanie, ale tak naprawdę to chodzi o to poczucie krzywdy. O to poczucie krzywdy, które jest związane z jakimś działaniem, lub zaniechaniem, które jest skierowane przeciwko naszej wolności, sumienia i wyznania. I to jest chyba, mówię ci, to jest chyba najlepsza definicja, jaką mogę w tym momencie po latach praktyki w tych sprawach ci przedstawić. To może do tego tak religioznawczo właśnie nawiążę, bo bardzo różne rzeczy mogą być otaczane czcią religijną, prawda? Dla kogoś może być, i to w różnym stopniu, na przykład komunikant, który jest poddany transubstancjacji, jest ciałem Boga i to jest po prostu najwyższy poziom, jaki może być. Rzeczywiście rozumiem tutaj wprost obrazę tych uczuć religijnych, jeśli ktoś by go właśnie wziął, w jakiś sposób znieważył. Tutaj to jest chyba oczywiste. Ale mamy na przykład obrazy świętych, które też są w jakiś sposób obdarzone czcią, no, ale na przykład inaczej jest w prawosławie, inaczej jest w katolicyzmie, to też nie będziemy tutaj wynikać, ale no też są obdarzone w jakiś sposób czcią i te postacie na nich są obdarzone czcią. Są, nie wiem, ktoś może mieć różaniec, który jest sam w sobie, no nie jest w jakiś sposób święty, w jakiś sposób związany z Bogiem, ale też symbolizuje coś, co jest dla kogoś ważne i właśnie związane z tą świętością. Ta granica jest bardzo jakaś taka płynna, prawda? Jest bardzo płynna. I wiesz, to też jest taka kwestia, bo no właśnie, jest tak, może zanim tą kwestię rozwinę, bo to też jest istotne,
Opowiem taką ogólną uwagę, wiesz, żebyśmy też wiedzieli, czy my operujemy, w jakiej my domenie prawa jesteśmy w tym momencie. Odłóżmy na razie te sprawy cywilnoprawne. No bo tak naprawdę większość tych monumentalnych, spektakularnych procesów, które się toczyły w związku z użyciami religijnymi, to były postępowania karne. Prowadzone w związku z artykułem 196 kodeksu karnego, częściowo też czasami z artykułem 195 kodeksu karnego, czyli z złośliwym przeszkadzaniem w wykonywaniu aktu religijnego. Ale to też jest troszkę inna kwestia, prawda? O tym też może sobie powiemy. Skupmy się na tym artykule 196. Ty mówiłeś o tych różnych, no właśnie, przymiotach czy podmiotach, prawda? Otoczonych czcią, prawda? Bo to też jest kwestia istotna. Otóż na gruncie prawa karnego mamy takie pewne ogólne reguły, które dotykały wszystkich przepisów kodeksu karnego, które w jakimś tam zakresie, nie tylko kodeksu karnego, ale wszystkich ustaw karnych, które przewidują jakąś odpowiedzialność karną. Mówi się tak, w łacinie, nonum crimen sine lege certa. Prawo karne powinno być prawem konkretnym, dokładnym. Takim prawem, które przecież skoro operuje czymś, co jest najsurowszym instrumentem ingerencji w czyjeś prawa obywatelskie, no to to powinno być w sposób precyzyjny napisane. No bo skoro ten obywatel funkcjonuje w jakiś sposób w państwie, no to musi wiedzieć, co jest zakazane, co nie jest zakazane, no bo wtedy mamy stan niepewności prawnej i innymi słowy zaburzamy w jakiś sposób to naszą homeostazę społeczną. No bo to ciężko jest operować w państwie, gdzie przepisy są tak niekonkretne, że w zależności od tego, co prokuratura czy sąd sobie ustali, interpretując konkretny przepis, to w zależności od tego wyniku interpretacji, a one mogą być bardzo różne, no to z jednej strony albo możemy być uznani finalnie za osobę, która jest niewinna, czyli ten zarzut, który został nam postawiony na etapie postępowania przygotowawczego, później ewentualnie rozpatrywany w sądzie, jest absolutnie bezzasadny, ale z drugiej strony, jeżeli sąd sobie przyjął jakąś twórczą wykładnię i powie, no dobrze, no to zrobimy sobie tak, na przykład mamy ten nasz artykuł 196 kodeksu karnego, tam jest mowa o tym przedmiocie czci religijnej. Co to jest przedmiot czci religijnej? To jest dobre pytanie. No bo z jednej strony, co to jest przedmiot w ogóle? Na podstawie przepisów kodeksu karnego, w ujęciu prawa karnego. Czy poprzez rozumienie tego sformułowania przedmiotu, to my rozumiemy przemoty materialne, elementy otaczające nas rzeczywistości, które możemy zmysłowo postrzegać, są poddane percepcji, abyśmy to tak ładnie określili, czy też chodzi o coś innego, czy też chodzi o takie sformułowanie bardzo ciekawe tutaj skonstruował, przedmioty niematerialne, tak? Czy to w ogóle, czy coś istnieje coś takiego jak przedmiot niematerialny? No właśnie, no bo wracamy do tego języka prawa karnego. Co do tych co do na przykład kwestii wizerunków, prawda? Co do kwestii wizerunków postaci świętych, na przykład tak jak w Kościele katolickim, prawda? Słynny obraz czarnej Madonny Częstochowskiej. No chyba jeden z takich najsłynniejszych symboli związanych z kultem maryjnym w Rzeczpospolitej Polskiej. No, klasyczny przykład przedmiotu czci religijnej. I to niezależnie od tego, w jaki sposób byśmy ten przepis interpretowali. No bo mamy dwa takie, wiesz, mamy takie dwie metody interpretacji tego artykułu 196. Bo jedni mówią tak, że tym przedmiotem czci religijnej, który może być znieważony, są tylko przedmioty materialne, a inni mówią, że to nie do końca tak jest, no bo to trzeba robić tutaj wykładnię tak zwaną systemową, historyczną. Ustawodawcy chodziło zupełnie o coś innego, no bo ustawodawcy chodziło o to, żeby, że tak naprawdę przecież to nie może być tak, że skoro tutaj my chronimy jakieś przedmioty materialne, to dlaczego my nie chronimy czegoś wyżej, prawda? Czyli Boga, Matki Boskiej, świętego Jana Pawła II na przykład i tak dalej, i tak dalej. Słów, gestów, dogmatów, samej instytucji, prawda? Pytanie, czym jest Kościół, jakbyśmy go interpretowali, czy Kościół jest przedmiotem czci religijnej. I z powodu takiego sporu doktrynalnego, który teraz toczy się cały, toczył się od lat i nadal się toczy, to nie jest rozwiązane, absolutnie. Mamy stan niepewności prawnej, bo niezależnie tak od powyższego, obrazy, wizerunki i tym podobne, czyli takie coś, co możemy postrzegać w rzeczywistości, że ma jakieś tam elementy strukturalne, na przykład właśnie obraz ma ramę, ma to tam postać namalowaną i tak dalej, prawda? No to możemy tutaj, jeżeli jest przedmiotem kultu religijnego, a o tym decydują kanony konkretnego wyznania i to jest bardzo istotna kwestia, no to w tym przypadku mamy do czynienia z przedmiotem czci religijnej. Przy czym różaniec już, to ta kwestia oprócz wizerunku, do której nawiązałeś, to różaniec już też był na wokancie sądów powszechnych. I to nawet całkiem niedawno, w związku ze sprawą dotyczącą archiwum regresywnego i fragmentu tej wystawy Waginy Polskie. To była sprawa prowadzona przez sądami łódzkimi, więc ta sprawa, ta kwestia już różańca była rozpatrywana. Ale
Jeżeli przyjmiemy tą, ja bym to określił najbardziej właściwą metodę wykładni, czyli że przemoty z religijne są tylko przemoty materialne, no to tak jak załóżmy, nie wiem, wizerunek Matki Boskiej jest przemotem z religii. No to sama Matka Boska w ujęciu kodeksu karnego tym przemotem z religijne nie jest. No bo nie postrzegamy jej zmysłowo. I to tak wiesz, nie wkraczając, że tak powiem, w domenę tego, co niektóre osoby mogą twierdzić, że doznały jakichś objawień, postrzegają to na przykład tę osobę, bo są człowiek głęboko wierzący i w każdym elemencie otaczającej na rzeczywistości widzą ten palec boski, bądź też nazwijmy palec maryjny, prawda? No to nadal to nie będzie tym przedmiotem, prawda? Ale tym niemniej, no sytuacja jest tego rodzaju, że na gruncie kodeksu karnego mamy teraz spór, który na dłuższą metę nie będzie rozwiązany, przynajmniej do momentu, moim zdaniem, kiedy po pierwsze Sąd Najwyższy się wypowie na temat tego, co jest przemotem czci religijnej, a sądy powszechne robią wszystko, żeby Sąd Najwyższy tego nie zrobił. I to jest moje osobiste doświadczenie. Absolutnie robią wszystko, żeby ta sprawa nie trafiła do Sądu Najwyższego. Druga rzecz, kiedy racjonalny ustawodawca w końcu nie zabierze się za ten przepis, nie zmieni go tak, żeby był bardziej precyzyjny, tylko nie zrobi tego w ten sposób, jak robiono to w przeciągu ostatnich paru lat z ustaw w obronie. No właśnie, bo na przykład projekt Ziobrystów mówi tutaj, żeby to skonkretyzować. Tutaj pamiętam, zapisałem sobie ten projekt. Oni chcieli to tak sprecyzować. Kto publicznie lży lub wyszydza kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty lub obrzędy, podlega grzywnie i tak dalej. No i to jest bardzo konkretne, prawda? Więc można to w ten sposób rozwiązać. Rewelacja. Albo można to rozwiązać jeszcze w inny sposób, który postuluje wiele środowisk, czyli po prostu pozbyć się tego artykułu 196 kodeksu karnego. Czy jesteś zwolennikiem jednej czy drugiej opcji, czy może jeszcze jakiejś trzeciej? Zaskoczę cię. Ja jestem zwolennikiem trzeciej opcji. Ale zanim, że tak powiem, ukrystalizuję, opowiem ci dokładnie, jaki ja mam pomysł na temat tego przepisu, to coś ci przeczytam, słuchaj. Bo ja też, zanim zacząłem zajmować się zawodowo tym przepisem, lubię czytać stare akty prawne. Lubię po prostu to taką pracę, bym to powiedział, określił biblioteczną, która polega na tym, że przekopuję się przez te stare zbiory, albo też korzystam oczywiście z dobrodziejstwa elektronicznych bibliotek cyfrowych i analizuję to, co kiedyś było w prawie. Nie? I tak długo zastanawiałem się, o co chodzi tak właściwie w tym przepisie? Skąd on się wziął, ta nasza obraza uczuć religijnych? No właśnie, cofnijmy się w czasie, skoczmy do wehikułu czasu, teleportujmy się do dwudziestolecia międzywojennego. Ja ci coś przeczytam, dwa przepisy, a ty mi powiesz, jak bardzo podobne są te propozycje, nazwijmy to projekt pierwotnie posłów suwerennej Polski, wtedy jeszcze Solidarnej Polski, które później ubrali w szaty projektu obywatelskiego, przy czym wszyscy wiemy, że to nie był projekt obywatelski. Bardzo konkretne środowiska ten projekt, że tak powiem, forsowały. Między innymi taka ciekawa grupa, Fidei Defensor. Tak żebyś, to jest bardzo interesująca grupa, tak krótko dygresyjnie to powiem, bo to jest grupa, która była skupiona wokół posła, teraz już posła Matyckiego. Mhm. I to była grupa prawników i prawniczych, która współpracowała mocno z Ministerstwem Sprawiedliwości i generalnie rzecz ujmując działała w tym sektorze uczuć religijnych, gdzie często ich prawnicy i prawniczki występowali w tych procesach jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych w sprawach o obrazy uczuć religijnych itd. Z tego co wiem, z całkiem miernym skutkiem. W jednym z moich postępowań byli, wybitnie się nie popisali, ale to chyba wynika z tego, że nie zaszczycili nas ani razu w sądzie swoją obecnością. No ale co ja mogę powiedzieć, no. Dobrze, przeczytam ci to, bo to jest świetne, słuchaj. Kodeks karny z 1932 roku. Słowem wstępu, na tamte lata to było monumentalne dzieło. Trochę mógłbym tutaj wręcz się napuszczyć patriotycznie, bo naprawdę, słuchaj, na gruncie ustawodawstwa tego dwudziestolecia międzywojennego nasz kodeks karny z 1932 roku, nazwany także kodeksem Makarewicza, czy też Lex Makarewicz, to było tip-top, prawda? Absolutnie, absolutna perfekcja. No oczywiście teraz na nasze standardy obowiązujących przepisów prawa to trochę to inaczej wygląda. Słuchaj, przestępstwa przeciwko uczuciom religijnym, rozdział 26, dwa przepisy ci przeczytam. Artykuł 172, kto publicznie Bogu bluźni, podlega karze więzienia do lat 5, surowo, ale sprawiedliwie. Ale drugi, artykuł 173,
Kto publicznie lży lub wyszydza uznane prawnie wyznanie lub związek religijny, jego dogmaty, wierzenia lub obrzędy, albo znieważa przymiot jego czci religijnej lub miejsce przymusowego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze więzienia do lat 3. Teraz jak sobie się gniebę do tego projektu nazwanego W obronie chrześcijan, zerkniemy sobie do tych propozycji, takich świeżutkich propozycji, które tutaj posłowie i posłanki nam wrzucili do tego projektu, do tego artykułu 76, który miał być uzupełniony o ten paragraf pierwszy, później miał być paragraf drugi, nie? No to taką, ja czuję inspirację, a ty? Ja czuję taką delikatną inspirację z tego dwudziestolecia międzywojennego. To tak trochę, i to nawet oni się do tego w uzasadnieniu odwołują, że późniejsze regulacje prawne to takie komunistyczne były i złe, więc należy odwołać się do tego, co dobre. A co dobre? No to co było, prawda? Co z tego, że ramy konstytucyjne były nieco inne, prawda? W czasie dwudziestolecia międzywojennego. Czy to marcowa, czy kwietniowa konstytucja Kościół katolicki pierwszy wśród równych, nie? Takie to były przecież czasy. No... Co ja ci mogę powiedzieć? Na szczęście ten projekt upadł, jeśli chodzi o projekt w obronie chrześcijan. Mam nadzieję, że tak powiem, nie wiem, sporo osób w ogóle tego nie śledziło za bardzo, bo to on jakoś tak strasznie smutno upadł. Bo to były też czasy, wiesz, teraz ostatnio, bo to ostatnio nawet, z tego zapytam chyba w kwietniu, kiedy były procedowane te projekty o zakazach marszów równości i tak dalej, jakoś później przesunięto dyskusję w Sejmie, przez naszego ukochanego marszałka ratacyjnego na późniejszy termin na temat tego ustawy, projektu ustawy o obronie chrześcijan. I jakoś tak strasznie żenujący sposób, jakiś taki smutny padł. W sensie, że no było w czwartek chyba miała być dyskusja, jakiś czas temu w kwietniu, w piątek miało być głosowanie. Jakoś tak się to nie odbiło za bardzo echem medialnie. Ja zresztą nawet chciałem iść do Sejmu, bo ja chciałem patrzeć na żywo, jak ten projekt zdycha. Idea, która się za nim, za przeproszeniem, niosła. No niestety nie dostąpiłem tego zaszczytu, no bo komunikacja teraz w Sejmie jest troszkę fatalna, tak powiem szczerze. Takie słowo krytyki powiem, bo uważam, że obywatele, obywatelki powinni wiedzieć, kiedy takie projekty są procedowane i szczerze mówiąc, opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. Ja z Fundacją Wolność Religii to śledziliśmy to naprawdę na bieżąco, a ta informacja medialna jakoś tak w ogóle przeszła, nic się nie stało. Na szczęście ten projekt zdechł w sposób równie żeniący, jak powstał. Więc też sądzę, że na razie dyskusja na ten temat jest, no na razie się nie odbywa, prawda? Ale to wróci. Tak tylko chciałem ci tylko powiedzieć, to wróci. To przy tej kadencji, czy w następnej kadencji, czy za parę jeszcze innych kadencji. Póki ten przepis będzie w kodeksie karnym, to dyskusja będzie się toczyła. Ja nie jestem zwolennikiem oczywiście zmiany brzmienia tego przepisu jako przestępstwa, bo osobiście wychodzę z założenia, że odpowiedzialność kara, tak jak mówiłem wcześniej, musi być odpowiedzialnością maksymalnie precyzyjną, a doprecyzowania uczuć religijnych z natury swojej domeny subiektywnej, bo coś dla ciebie krzywdą jest, dla mnie krzywdą być wcale nie musi, no jest po prostu zadaniem niemożliwym do wykonania. Z drugiej strony, no kwestia jest taka. Najbardziej kłopotliwa. Słyszałeś kiedyś może o czymś takim jak kryminalizacja? Tak się zapytam, tak z ciekawości? Mhm. No właśnie, dokładnie. No względy, dlaczego coś uznajemy za przestępstwo. W dużym skrócie. Mamy coś takiego jak kryminalizacja oportunistyczna albo też populistyczna. Czyli dlaczego pewna rzecz jest traktowana jako przestępstwo, mimo że za bardzo racjonalnych argumentów mieliby, nie, ciężko jest doszukać, nie? A my tutaj patrzymy na przepis, który w zasadzie w polskim porządku prawnym obowiązuje od tego 1932 roku do teraz. No bo zobacz. Przytoczyłem ci kodeks karny 1932 roku i tam była w ogóle grupa przestępstw skierowanych przeciwko uczuciu religijnym. Więc już nawet nie było tak odnośnie, że to uczucie religijne są w jednym konkretnym przepisie. Nie, to było wyniesione na pedestał jako tak zwany przedmiot ochrony przepisu. Czyli coś, czego, co już tak powiem, jest chronione na gruncie większej liczby przepisów niż jeden. Czyli coś takiego super istotnego, prawda? Później mieliśmy dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania z 1949 roku. Tam się pojawiło to nasze uczucie religijne. 69 rok kodeks karny, tak samo uczucie religijne i 97 de facto niezmienione brzmienie od dekretu. No to co? W dyskusji nad tym pierwszym, pierwotnym kodeksem po, że tak powiem, pierwszej wojnie światowej dyskutowano bardzo dużo na temat tych przepisów i co z tym zrobić. I generalnie rzecz biorąc, odwoływano się do względów oportunistycznych i wskazywano, że społeczeństwo tego nie zrozumie. Jeżeli w poprzednim mocy kodeksach zaborczych te uczucia religijne w jakimś zakresie były chronione, czyli innym słowy prawo karne przeciwdziałało turbatio sacrorum, prawda, czyli to sferą blasfemia mediata, czyli tam znieważenie świętości i bluźnierstwie, nie? No to społeczeństwo tego nie zrozumie. Innymi słowy, w dużym skrócie, jeżeli chcielibyśmy wyrzucić ten przepis z kodeksu karnego, to musi być do tego odpowiednia atmosfera społeczeństwa. Społeczeństwo nie może być tak straszliwie spolaryzowane jak teraz, no bo to dzięki temu, jeżeli nawet taką dyskusję się rozpocznie, to po pierwsze, musi być potworny konsensus pomiędzy Izbą Sejmu,
Senatem, no i oczywiście Pałacem Prezydenckim, prawda? No i oczywiście jeszcze musimy liczyć się z tym, że grupa posłów może złożyć wniosek o badanie zgodności z konstytucją, na przykład przepisu, który dekryminalizuje obrazy uczuć religijnych, czyli przestaje uznawać za przestępstwo. Więc innymi słowy, zobacz, ile tutaj bezpieczników musiałoby za przeproszeniem zadziałać, żeby ta zmiana przeszła. To jest moim zdaniem w aktualnie spolaryzowanym społeczeństwie nie do zrealizowania. No, wiesz, moglibyśmy oczywiście dyskutować, że ten przepis po prostu należałoby w sposób odpowiedni stosować, czyli takie, jakie jest jego aktualne cel, czyli traktowanie jako swoistego przestępstwa z nienawiści, prawda, czyli hate crimes, nie? I po prostu tak go traktować, na przykład obrzucenie mięsem meczetu i tak dalej, wiesz, znasz te kwestie, to trochę też inaczej wtedy się stosuje ten przepis, tym niemniej, to jest bardzo istotne. Póki ten przepis będzie, to zawsze jest ryzyko jego instrumentalizacji, bo to jest fakt, póki to on zawsze będzie. I zawsze będzie to ryzyko, póki ten przepis będzie występował. Ja miałem taką propozycję. Zmodyfikować delikatnie jego brzmienie, wywalić te uczucia religijne, zostawić, kto publicznie znieważa przymoc religijnej i jest przyczyny do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, skość sankcje na jakąś grzywnę albo na karę ograniczenia wolności i wywalić ten przepis do takiego miejsca, do którego on się nadaje absolutnie. Do kodeksu wykroczeń. I teraz sytuacja się zmienia. Bo zobacz, bo w kodeksie wykroczeń mamy takie rzeczy jak wybryki nieobyczajne, zakłócanie spokoju porządku publicznego. To są takie, bym powiedział, przepisy, które bym powiedział stanowiłyby adekwatną reakcję na to, co miało miejsce. Wywalilibyśmy ten element subiektywny, czyli tego całego stanu obrazu uczuć religijnych. Wywalilibyśmy kwestię dotyczącą tego, ile osób może być pokrzywdzonych. Nie wiem, czy do dzisiaj przyjdziemy podczas naszej rozmowy, ale na ten temat też można sporo mówić. Dygresyjnie. Kto obraża uczuć religijne innych osób? Innych osób. Czyli co? Liczba mnoga czy pojedyncza, nie? To też można na ten temat dyskutować. W kodeksie wykroczeń osoba potencjalnie skazana za wykroczenie figuruje jako karana w perspektywie przepisów kodeksu karnego. To jest jedna rzecz. Druga, że tam są inne sankcje. Bo grzywna może być całkiem dolegliwa, powiem ci, w kodeksie wykroczeń. Kara ograniczenia wolności trwa maksymalnie, słuchaj, miesiąc. To byłaby adekwatna reakcja. Tylko, że znowu jest pytanie, czy my tego potrzebujemy, wiesz? Czy my na pewno tego potrzebujemy, żeby przepis dotyczący tej ochrony przymiotów czci religijnej i tego miejsca, prawda, rzeczywiście obowiązywał na gruncie przepisów prawa publicznego, czy by operował sankcją, prawda? Zwłaszcza, że mamy takie przepisy jak artykuł 257. Znieważenie osoby bądź grupy osób z powodu jej przynależności na przykład religijnej, czy bezwyznaniowości, nie? Bo pytanie, bo prawo powinno chronić jednostkę, nie? Tak no, o to chodzi. Prawo chroni jednostkę, mienie oczywiście też może chronić, ale finalnie chroni jednostkę. No bo ktoś musi na przykład mieć to mienie. Jeśli chodzi o to uczucie religijne, no nie róbmy sobie żartów, prawda? Uczucie religijne ma tylko osoba fizyczna, nie jakaś tam spółka, nie jakiś tam dziwny, efemeryczny podmiot, prawda? Bo finalnie skupia się na jednostce. No i teraz jest pytanie. Czy naprawdę my potrzebujemy takiej regulacji jak artykuł 196, czyli to przestępstwo obrazy uczuć religijnych na gruncie naszego porządku prawnego w sytuacji, kiedy mamy już taki, no niekompletny jeszcze, ale dość, już taki pewien budulec na te przestępstwa z nienawiści i mamy to publiczne znieważenie jednostki bądź grupy osób z powodu tej przynależności. No, można dyskutować, ale właśnie mówię, moja propozycja jest taka dotycząca właśnie, żeby wywalić ten przepis do wykroczeń. Zresztą nie on jeden, żeby to było systemowe, prawda? Bo tam jest parę rzeczy, które powinno wylecieć. Znieważenie pomnika też uważam, że powinno wylecieć do kodeksu wykroczeń, bo też mamy sprawy pomnikowe, albo też jak to nazywam, pomniczkowe w Polsce dotyczące pomników Jana Pawła II. Tak jest, miałem takie postępowanie jedno. Może o nim pogadamy, bo jest fascynujące. To może właśnie powinniśmy wziąć ten przepis i stworzyć z niego jako budulec właśnie do tego, do budowania tych przepisów o hate crimes i na przykład dodać tam właśnie uczucia niereligijne, uczucia i inne LGBT i tak dalej, no to wtedy by się zgodzili z tym osoby religijne. O to ci chodzi. Może w ten sposób. Żeby tak poszerzyć. Żeby to powiedzieć jako uczucie religijne. Wiesz co, to tak naprawdę jest dość ciekawe, bo na przykład w Niemczech mamy, no że tak powiem, bardzo podobne regulacje, które mamy do naszej obrazy uczuć religijnych, tylko że też mamy tam coś na kształt obrazy, nie tyle, że obrazy, tylko raczej takich zachowań negatywnych skierowanych wobec także grupy światopoglądowej, nie? Więc na przykład to jest artykuł 166 ich kodeksu karnego, ale na przykład mamy to w ten sposób sformułowane, prawda? I to też jest troszkę inne, tylko jest znowu pytanie, prawda? My znowu operujemy czymś zupełnie innym, bo tak naprawdę mamy nasz artykuł 257, tam mamy też bezwyznaniowość, prawda? Mamy czyn, który jest skierowany przeciwko jakiejś osobie bądź grupie osób z powodu jej wyznania bądź bezwyznaniowości. No, jest perfekcyjnie. Mamy artykuł 194 kodeksu karnego, ograniczanie w prawach.
Bardzo ciekawy przepis, rzadko stosowany, bardzo rzadko stosowany, który dotyczy ograniczenia w prawach ze względu na wyznanie lub bezwyznaniowość. Na przykład mamy coś takiego w naszym kodeksie karnym. No pytanie, czy my w ogóle to potrzebujemy? No bo wiesz, jeżeli będziemy się bawili w jakieś poszerzanie pola penalizacji przepisu i dorzucanie takich rzeczy, wiesz, no jest jakiś kierunek, prawda? Jest jakiś kierunek, żeby poszerzyć pole penalizacji, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że w prawie karnym niedobrze jest, kiedy się przepisy dublują, nie? Nie wiem, jaka jest twoja perspektywa, ale właśnie takiej osoby trzeciej, prawda? Osoby, która potencjalnie może zrobić coś złego i może podlegać odpowiedzialności karnej. No to dobrze by było, gdybyś ty wiedział, wziął sobie ten kodeks karny, poczytał i wiedział, co ci grozi, prawda? A nie liczył tutaj na to, że prokurator, który będzie ci stawiał zarzuty, okaże się, żeby się nie okazał osobą zbyt twórczą, prawda? Zbyt elastyczną i na przykład dorzuci ci obrazy uczuć religijnych do jakiegoś performance'u w ramach podcastu, prawda? Na przykład coś na tej zasadzie, no. Wiesz, no, prawo karne wraca. No, prawo karne musi być prawem dokładnym, musi być prawem konkretnym, musi być prawem spisanym, no, crimis lege scripta, no. A to uczucia religijne, no, to jest po prostu, no, zacytuję na koniec tych moich rozważań. To był komentarz jednego z redaktorów, który komentował proces Jerzego Urbana w sprawie zdziwionego Jezusa, nie? I pamiętam, że w tygodniku, nie, był taki wpis do tego przepisu, że przepis jest elastyczny jak guma od majtek. Absolutnie się pod tym podpisuję, rękami, nogami i zębami. To nie ma bardziej elastycznego przepisu w kodeksie karnym niż artykuł 196, no może jeszcze oszustwo, ale to też jest inny właśnie temat. Bo mówiliśmy dużo o tych uczuciach, ale jest jeszcze, wydaje mi się, jeden tutaj bardzo takie kontrowersyjne stwierdzenie, czyli znieważenie. Bo co to jest znieważenie? Można na przykład, nie wiem, oddać mocz na ołtarz, można powiedzieć na przykład, że Matka Boska jest głupia, albo można, nie wiem, położyć buta na obrazie i zrobić tego zdjęcie i wrzucić do Instagramu, na Instagram, tak? Tutaj mówię o konkretnej sytuacji, którą Adam Nergaldarski popełnił, był. Więc tutaj to znieważenie też jest takie bardzo śliskie i nieuchwytne. Mhm. Jest, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Przynajmniej to nie jest artykuł 76 kodeksu karnego, nie jest jedynym generatorem errorów, że tak powiem, w systemie prawa karnego w tej zasadzie. No bo mamy kupę przepisów, które jako to znamie czasownikowe określało znieważenie. Bo mamy znieważenie osoby, 216 kodeksu karnego. Znieważenie osoby bądź grupy osób z powodu tej przynależności, czyli tej motywacji uprzedzeniowej, artykuł 257, prawda? Mamy znieważenie pomnika, prawda? Więc troszeczkę tego jest więcej, więc zresztą też dzięki temu trochę więcej mamy poglądów doktryny i orzeczeń sądów, które nam pozwalają identyfikować to zachowanie jako znieważenie. Ale wiesz, wrócę do jednej istotnej rzeczy, bo wydaje mi się, że to też powinno wybrzmieć. Przestępstwo jako takie może być popełnione wyłącznie umyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność za tak zwaną nieumyślność. I to też jest bardzo istotne przy tych wszystkich twoich stanach faktycznych, które mi tutaj przytoczyłeś. Czyli innymi słowy, jeżeli chcesz potencjalnie możesz trafić na przedoblicze wymiaru sprawiedliwości, ten mityczny miecz Damoklesa ma nad tobą wisić i powiewać, nazwijmy, no to trzeba wykazać w procesie karnym, że to znieważenie, którego miałeś się dopuścić, na przykład przymotość się religijnej albo miejsca przyczynnego do publicznego wykonania obrzędów religijnych, że ono musiało być umyślne, nie? Mamy dwa rodzaje umyślności. To się tak nazywa zamiar bezpośredni i zamiar ewentualny. Jakbyś taki dychotomiczny podział, prawda? Ta pierwsza, czyli zamiar bezpośredni, łacinie dolus directus. Ktoś chce popełnić czyn zabroniony. Najprościej, prawda? Kolej przychodzi do kościoła od razu z prostą intencją, chce wszystkich obrazić, chce tutaj wystawić wszystko, całe to miejsce na pośmiewisko, idzie pod ołtarz, załatwia sobie wszystkie potrzeby fizjologiczne, absolutnie wszystkie. Następnie odciąga spodnie i z radością wychodzi z kościoła, prawda? Na oczach zbulwersowanych wiernych. I później w procesie karnym na wokandzie sądu trafa, oczywiście sprawa finalnie trafiła, no i pan oskarżony składa depozycję, że tak chciałem to zrobić. Albo nie lubię proboszcza. Albo na przykład nie lubię tego miejsca, bo uważam, że to miejsce powinno zniknąć i to na przykład tutaj powinien stać Lidl. Na przykład na tej zasadzie, albo coś innego. Bez żadnej copyrightu oczywiście, tutaj żadnego product placementu. No i wiesz co? No i w takim przypadku moglibyśmy wskazać, że to jest to znieważenie umyślne, które nastąpiło w formie zamiaru bezpośredniego. Tak? Czyli ktoś chciał dopuścić się tego czynu. I teraz, powracając do tych innych stanów faktycznych, które potencjalnie moglibyśmy tutaj dywagować, no to jest jeszcze jedna forma umyślności, która jest najbardziej kłopotliwa w perspektywie osoby, która nie zajmuje się prawem. Zamiar ewentualny. Nie chciał, ale godził się. No co to znaczy, nie? No jak to brzmi w ogóle? Nie chciał, ale godził się. W dużym skrócie, tak ciekawe, nie?
Nie chciał, ale godził się. Czyli innymi słowy to działa w ten sposób, że czyn popełniony jest również umyślnie, jeżeli ktoś nie chciał go popełnić, ale z uwzględnieniem tych konkretnych okoliczności danej sprawy, tego unikalnego stanu faktycznego, godzić się musiał z tym, że do popełnienia czynu zabronionego dojdzie. I my tutaj w pierwszej kolejności sięgamy do głowy tej osoby. Prawda? Musimy zdekodować, co ta osoba sobie myślała. I w tych wszystkich sprawach, na przykład związanych z tęczowymi matkami boskimi i tym podobnymi, prawda? Pomijając to, co pisało Ordo Iuris, nie? Pomijając zupełnie to, co pisało Ordo Iuris, to tak naprawdę my rozpatrywaliśmy, czy te osoby, które w jakiś sposób prezentowały publicznie ten wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą, czy one nie tyle, że chciały, co godziły się na to, że to mogło stanowić publiczne znieważenie przemocy czy religijnej, prawda? Czyli my ustalaliśmy, czy ta sfera godzenia się tutaj pojawiała. No ale to jest super kłopotliwe, nie? W dalszej perspektywie, zobacz sobie, no. Idziesz na tą wokandę i prokurator na przykład ci mówi, no, proszę pana, pan, może tutaj nie tyle, że się pan chciał, ale pan się na pewno musiał z tym godzić, że to będzie odebrane dla wierzących jako takie obrazoburcze, krzywdzące ich uczucia religijne. No jak się przed tym bronić, nie? To jest pewien kłopot, musi przyznać. No i teraz, jeśli chodzi o te wszystkie inne stany faktyczne, wiesz, wracając do tego wątku. Co do sprawy pana Darskiego, to niestety wypowiedzieć się nie mogę, bo też jestem w tym procesie, on jest w toku, tak mogę powiedzieć. Co do tych innych stanów faktycznych, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tymi potrzebami fizjologicznymi w kościele, możemy ten stan faktycznie bardzo różnie rozpatrywać. Inaczej by to na przykład wyglądało, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś performancem artystycznym albo jakimś protestem, prawda? Przypomina mi się kwestia, no z tymi zresztą, nie tyle może z oddaniem potrzeb fizjologicznych, nie? Ale na przykład kwestia protestów prawno związanych z prawami reprodukcyjnymi kobiet, bo to też jest istotne, to jest taki dość istotny element, kiedy na przykład we Francji, to było Francja, Piton przeciwko Francji, gdzie osoba weszła do środka kościoła i no, prezentowała różne, nazwijmy to dość drastyczne dla wiernych treści, albo na przykład mieliśmy protest w archikatedrze poznańskiej w 2020 roku, gdzie 32 osoby wylądowały na ławie oskarżonych za złośliwe przeskazanie w wykonywaniu aktu religijnego, taka ciekawostka, czyli to jest inne trochę przestępstwo, ale bardzo podobne, bo tam też obraza uczuć religijnych się de facto pojawiała, tak nie do końca była zwerbalizowana, ale nadal. Tam były różne transparenty, na przykład biskupie, mam cię w dupie. Nie? Na przykład było tam coś takiego, no straszne. Straszne, jakbyśmy sięgnęli na przykład porównanie to z tym, co nasi wybrańcy narodu wypisują na Twitterze, prawda, czy już teraz na X-ie, w piątkowy wieczór albo w sobotni poranek, no to powiem ci, że nie ma tutaj, nie ma co, prawda, strasznie bulwersujące. No ale wiesz, no finalnie, czym jest to znieważenie? Jest wyrażeniem pogardy. Umyślnym wyrażeniem pogardy, wystawieniem czegoś na pośmiewisko i jeżeli, to jest bardzo ważny element, jeżeli byśmy aplikowali przy tym, czym jest znieważenie, standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a powinniśmy, bo podpisaliśmy te wszystkie papiery i musimy aplikować to orzecznictwo, oto to musi być bezproduktywne znieważenie, czyli nie może być związane w jakiś merytoryczny sposób z debatą publiczną. Musi w jakimś tam zakresie stanowić podżeganie do niechęci, podżeganie do nietolerancji. Musi też również nie być oparty na usprawiedliwionych podstawach. Musi też wykraczać w jakiś sposób poza tak zwaną napiętą atmosferę, która miała miejsce w danej sytuacji, i w dużym skrócie stanowić przejaw mowy nienawiści. Bądź też po prostu być czynem skoncentrowanym wokół tejże właśnie nienawiści. I tak naprawdę w kontekście tych spraw o obrazę uczuć religijnych, pomijając te takie, nie wiem, załóżmy typowo takie chuligańskie sprawy, typu, nie wiem, ktoś coś posprawował, poniszczył albo coś w tym rodzaju, nie? To też jest pytanie, czy to obraza uczuć religijnych, a to już inna kwestia. Odkładając te sprawy, wchodząc na ten grunt prawno-człowieczy, czyli na te sprawy, które są związane w jakiś sposób z albo wolnością ekspresji artystycznej, albo udziałem w debacie publicznej, albo korzystanie z wolności zgromadzeń, no to te wszystkie elementy strukturalne trzeba zweryfikować. I to jest absolutnie kluczowe. I dopiero wtedy będziemy mieli do czynienia z potencjalnym zdarzeniem. Czyli na przykład, czy, nie wiem, powiedzmy pijaczek, który odda mocz na kapliczkę nieświadomie, jest półprzytomny, raczej nie jest jego celem głównym znieważenie tej kapliczki, prawda? I tutaj jest już łatwiej. Ale na przykład mówisz, że artyści czy osoby protestujące mogą więcej, tak? I ja twierdzę, że tak.
I na to wskazuje standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na to jeszcze wskazuje orzecznictwo sądów powszechnych. Biorąc pod uwagę to, że sztuka siłą rzeczy polega na przekraczaniu granic, nie? Na tym to polega, siłą rzeczy. Dlatego ciężko jest zastosować tą taką typowo obiektywną miarę. I teraz pięknie, dziękuję, fajnie, że poruszyłeś ten motyw odnośnie artystów, bo właśnie możemy przejść do tego, w jaki sposób oceniamy coś, co jest znieważeniem. Bo tak właśnie do tego się to sprowadza, nie? No, pytanie, co jest znieważenie, prawda? Czyli to mamy tę definicję wyrażenia pogardy. Dobra. No to teraz jest pytanie, w jaki sposób to ocenić. No to sądy powszechne mówią tak. I poglądy doktryny. Stosujemy wzorzec modelowego, obiektywnego, przeciętnego odbiorcy. No i co to znaczy? Co, robimy sondę uliczną? No to proszę pana. Mamy pana Krzyśka, pan Krzysiek oddał mocz na ołtarz. No to jak pan to ocenia? Prawda? Czy pan ocenia zachowanie pana Krzyśka jako wyrażenie pogardy, czy na przykład uprawniony udział w debacie publicznej? No ale tak to nie wygląda. Jakby, nie? Na szczęście tak jakby to nie wygląda. Sądy wyglądały jak familiada, nie? To by było ciekawiej na pewno. Karol Strasburger mógłby prowadzić. Ale słuchaj, ale tak naprawdę, wiesz, śmiejesz się, nie? Ale tak naprawdę to wbrew pozorom zrobienie jakiejś analizy na przykład i zadanie na jakiegoś pytania, no nie wiem, grupie studentów na seminarium, prawda, albo rozesłanie ankiety poucznej, to też byłby jakiś głos, słuchaj. Bo tak naprawdę, wiesz, no w jaki sposób ustalić przeciętnego członka, nie wiem, przeciętnego modelowego, obiektywnego odbiorcę, prawda? No w jaki sposób? No wiesz, w jaki sposób to też powinno być to zachowanie, które określamy jako potencjalne znieważenie, utrwalone na gruncie naszej kultury, prawda? Więc wiesz, no, na przykład nie wiem, co byłoby takiego ciekawego, takiego bardzo typowego. Oplucie na przykład kogoś, załóżmy, nie? Na przykład kogoś oplucie. Przychodzi sobie człowiek na przykład i pluje na obraz, nie? Załóżmy na tej zasadzie. No i co? Załóżmy, że odkładamy ten element prawno-człowieczy, prawda? Czy odkładamy ten udział w debacie publicznej, mamy do czynienia z jakimś człowiekiem, który po prostu przyszedł bez żadnego powodu, po prostu siedział i nacharchał na obraz, nie? Na tej zasadzie. No to słuchaj, no. Oplucie kogoś z perspektywy takiej językowej, kulturowej może być traktowane jako wyrażenie pogardy, prawda? Bo to nie muszą, znieważenie to nie muszą być słowa. To jest bardzo ważne. To mogą być gesty, to może być pismo, to może być absolutnie, absolutnie wszystko, prawda? Nie ma tutaj takiego zamknięcia, jeśli chodzi o te zachowania, które mogą stanowić znieważenie. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, wiesz co, z drugiej strony, jeżeli na przykład weźmiemy ten motyw artystyczny i weźmiemy na przykład sobie człowieka, który w ramach performance'u artystycznego stworzył jakiś obraz, zmodyfikowany wizerunek Matki Boskiej. Zamiast twarzy tejże Matki Boskiej i twarzy Dzieciątka Jezus wrzucił, nie wiem, załóżmy serę Kalmettę. Znowu bez product placementu, na przykład, prawda? I następnie ten obraz opluł krwią. I zrobimy taki wątek black metalowy, prawda? Żeby jeszcze było bardziej dobitnie. I jakiś, nie wiem, Gorgor, załóżmy sobie, leci w podtle. No i teraz jest w ogóle, i teraz jest pytanie. Po pierwsze, czy mamy do czynienia z przemotem czci religijnej? Po tej modyfikacji, nie? Pierwsze pytanie, nie? No z samym szacunkiem. Czy czci się obraz czegoś, co pierwotnie może było jakimś przymiotem czci religijnym, ale teraz jest postacią, która zamiast twarzy ma almettę, nie? Druga rzecz, no pytanie, czy rzeczywiście ten element ekspresji artystycznej tutaj jednak nie dominuje? O co chodziło artyście? Tak, co artysta miał na myśli? No słynne pytanie, prawda? Niestety czasami się zdarza, że artysta nie ma nic na myśli. Ale to się, no to się zdarza niestety. Ale nadal. To jest, wolność ekspresji artystycznej jest tak ulotną wolnością, jest tak trudno do zdefiniowania, na tym artykuł 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że tak naprawdę musimy być szalenie ostrożni, kiedy ograniczamy tą wolność słowa w jej bardzo szczególnej postaci poprzez wolność ekspresji artystycznej, bo my ciężko jest nam znaleźć obiektywnego, przeciętnego odbiorcę dla czegoś takiego. I o tym zresztą pisał już nieżyjący profesor Warlewski z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajmował się obrazą uczuć religijnych, zresztą bardzo dużo pisał na ten temat. I też twórca też kontratypów wiosennych tak zwanych, ale to też jest sądzę, że dyskusja na inny czas. On zresztą też pisał właśnie, że ciężko tutaj znaleźć, to powinna być osoba obeznana ze sztuką. No żeby zrozumiała, o co chodzi, prawda? Ale no, z drugiej strony mamy powszechnie przyjęte kryteria społeczne. Załóżmy, że sięgniemy do jakiegoś miejsca, gdzie, nazwijmy to, świadomość artystyczna jest mocno ograniczona. No to spoko, nie? Są takie miejsca. Weźmy takiego człowieka. No jak on na przykład zrozumie dzieło sztuki, gdzie na przykład mamy obraz płonącego kościoła. Prawda? Jak ta osoba na przykład to potraktuje? Czy taki obraz, który wisi w mojej kancelarii? Tylko teraz go nie pokazuję, bo akurat jestem na swoim tle, na tle swojego obrazu. No właśnie, jak ta osoba na przykład potraktuje płonący kościół? Może go potraktować bardzo różnie. To jest bluźnierstwo, to jest profanacja. Takich rzeczy robić nie wolno. To wkracza w moją sferę sakrum, prawda? A co z tego, że artysta sobie chciał napisać? Artysta niech robi ładne rzeczy. Artyście nie wolno więcej. I nawet jest takie rozstrzygnięcie.
Właśnie odnośnie tej sprawy łuskiej z tą wystawą Archiwum Regresywne Marcelo Zamenhofa. Nie wiem, czy będziemy sądzić, że mówili o tej sprawie, jak poruszymy ten wątek, ale no, tam padły takie słowa. Sąd powiedział, jest pytanie, czy artyście nie wolno więcej. Nie, nie wolno, sąd stwierdził w pierwszej instancji i warunkowo może postępowanie wobec artysty. Więc no wiesz, no, ja sobie mogę mówić jedno. Mogę się opierać na standardach Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i tak dalej, prawda? A sądy powszechne nasze mogą powiedzieć, ty nie wolno, bo to spowoduje zakłócenie naszego porządku publicznego i takich rzeczy robić nie wolno, bo to krzywdzi wierzących. Właśnie o porządku publicznym mówiłeś, o tym opluciu. Przypomniało mi się na przykład Duna, nie wiem, czy czytałeś albo oglądałeś. Na tej planecie, na Arrakis, woda jest święta, więc akurat oplucie jest symbolem najwyższego szacunku, bo jest to podarowanie komuś czyjejś wody. I na pewno jeśli ktoś oplułby święty obraz, no to byłoby to coś właśnie najwyższy szacunek, okazanie, prawda? Normy kulturowe, no właśnie, inne, dlatego, prawda? I stąd moje pytanie, czy prawo jest dla ludzi, dla jednostek, czy prawo jest dla społeczeństwa? Bo jeśli jest dla jednostek, to może bronić moich właśnie bardzo takich indywidualnych poglądów na przykład, ale możemy patrzeć na to, że na przykład właśnie to plucie jest w Polsce czymś absolutnie uznanym jako wyrażenie pogardy. Wiesz co, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej bardzo prostej przyczyny. Wydaje mi się, że tutaj nie ma alternatywy rozłącznej. Ja bym to tak zbudował, wiesz, ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Prawo jest i dla jednostek, i dla ogółu. Przy czym nie ukrywam, że w sprawach karnych wyjątkowe są przestępstwa takie, które chronią dobra stricte indywidualne. Bo są takie przestępstwa. Wiesz, nie wiem, jak długo, że tak powiem, możemy deliberować na temat kwestii prawnych, ale to może jest istotne przy naszej rozmowie i to też się pojawi przy obrazie uczuć religijnych, wiesz, bo są takie przestępstwa, które są ścigane w trybie prywatno-skargowym. Znieważenie, zniesławienie, naruszenie tykalności cielesnej, lekki uszczerbek na zdrowie. Nie? I to jest działa w ten sposób, że trzeba samodzielnie skierować prywatne akt oskarżenia, żeby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej. Oczywiście jest tam możliwość ingerencji prokuratora, ale to zostawmy, nie? W dużym skrócie. Przestępstwo obrazu uczuć religijnych, czyli nasz artykuł 196 kodeksu karnego, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Czyli tak naprawdę nie trzeba żadnej osoby pokrzywdzonej na starcie, nie, żeby już machina wymiaru sprawiedliwości ruszyła. I teraz, słuchaj, odpowiadając na to pytanie w kontekście naszej obrazy uczuć religijnych, to śmiem twierdzić, że skoro tutaj trzeba ustalić, że subiektywnie, obiektywnie ktoś się poczuł obrażony, nie, to wypadałoby jednak, żeby ta osoba miała pewną kontrolę nad tym, co się, czy, że ktoś, że ta, że nad, kontrolę nad tym, jak dochodzi ochrony prawnej w kontekście uczuć religijnych. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że prokuratura wszcza postępowanie z urzędu, bo przecież może to robić, postępowanie karne wszczyna się z urzędu lub na wniosek, prawda? Taka jest zasada. Na przykład wniosek osoby pokrzywdzonej, nie bezpośrednio. Że prokuratura się wszcza postępowanie w związku na przykład ze znieważeniem jakiegoś wizerunku, prawda? Na przykład obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zróbmy z tego tak naszą absolutną, już absolutną klasykę, nie? No to sobie leci na przykład takie zawiadomienie, no i prokuratura zaczyna słuchać wszystkie osoby, nie? No i znalazłem jakiegoś człowieka, który mówił, no nie czułem się z tym dobrze, że oni w sumie tak jakoś tam znieważyli, ten, że potencjalnie znieważyli ten wizerunek, nie wiem, no nie czułem się z tym dobrze. No i prokuratura nasza mądra uznała, że na przykład, że ta osoba jest pokrzywdzona. No i później się ściąga do sądów, mówi, no ale wysoki sądzie, no to nie jest tak, że ja się czuję jakiś taki przerażająco pokrzywdzony, ja nie chciałbym tutaj niczego robić w tej sprawie, tak właściwie to nie czuję się dobrze, że tu się mnie słucha i tak dalej, bo ja nie wiem, ja nie chcę tutaj dochodzić swojej ochrony prawnej w ten sposób. Ja rozumiem, ktoś coś zrobił źle i tak dalej. No prawda jest, czułem się z tym niedobrze, prawda? Czułem się w jakiś sposób, że tutaj jakaś tam moja krzywda się pojawia, to nie znaczy, że ja chciałbym coś robić w związku z tym. A prokuratura wie lepiej. Oskarżyciel publiczny wie lepiej, że ktoś jest pokrzywdzony. I wchodzimy do chyba największego absurdu, jednego z największych absurdów tego przepisu. Że tak naprawdę ten przepis z jednej strony ma chronić jednostkę, nie? Czyli jej uczucie religijne, tak? Które obraza jest konsekwencją publicznego znieważenia przymotności religijnej lub miejsca przynależnego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Stop klatka lub to jest alternatywa nierozłączna, więc może być i to, nie? Żeby nie było. A tak naprawdę ta jednostka jest pozbawiona kontroli, tak, która miała być tutaj, że tak powiem, rzekomo pokrzywdzona, prawda? I wielokrotnie i takie sytuacje będą miały miejsce. I już nawet jednak taka sytuacja była w jednym z moich procesów, kiedy prokuratura na siłę ściągnęła człowieka, który tak naprawdę w ogóle tak
whatever, nie? To ja się poczułem się tym dotknięty, tak, okej, okay, no ale ja nie czuję się pokrzywdzony tak naprawdę, no. No poczułem się tym dotknięty, okej, okay, ale tak, co ja tu robię? Dajcie mi spokój, ja mam inne rzeczy do robienia, no ale oskarżyciel publiczny wie lepiej. I to jest właśnie też coś, na czym się postulowano i na tym też o to postulował Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby zmienić tryb ścigania tego przestępstwa na prywatną skargowe. Taka ciekawostka, wiesz? Żeby to było tak, że trzeba samodzielnie wnieść prywatne akt oskarżenia do sądu, jak chce się dochodzić ochrony prawnej w związku ze znieważeniem przymiotu czy religijnego tego miejsca, przeszkodu publicznego wykonywania obrzędów religijnych. I kończąc ten wątek, powiem jedną rzecz, bo sądzę, że chciałbym, żeby to wybrzmiało. Na podstawie tego, co wiem i z tego, co analizuję, Rzecznik Praw Obywatelskich, dawny nasz, a teraz aktualnie minister sprawiedliwości, wcale nie jest chętny, żeby zmieniać ten przepis za bardzo. I wcale nie jest chętny, żeby wyrzucić ten przepis kodeksu karnego. Żebyśmy mieli tego pełną świadomość. Ja analizowałem bardzo dużo wystąpienie dawnego Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Adama Bodnara na temat obrazy uczuć religijnych. On ogólnie rzecz ujmując ma taki dość ambiwalentny stosunek do tego przepisu. A on jest za zmianą trybu ścigania i wyrzuceniem tej kary pozbawienia wolności teraz w tym przepisie. Ale tutaj ciężko byłoby go namówić na to, żeby ten przepis wyrzucić z kodeksu karnego. Więc tak, żebyśmy też mieli pełną świadomość, w jakich realiach prawnych my tutaj dywagujemy, prawda? Co do kwestii związanej z prawami osób LGBT plus i tymi hate crimesami, to spoko, ale co do tej obrazu uczuć religijnych, to szanowny pan profesor nie jest taki chętny. Zresztą go za to bardzo krytykowałem. Mm-hmm. No właśnie. Wydawało się wszystkim, że tutaj mamy nie wiadomo jak lewacki rząd i teraz po prostu ja nie wiem co ludzie myśleli. No ale dobrze, przejdźmy do kolejnej kwestii. Nie chcę ci zabierać chleba, no bo zajmujesz się tymi sprawami, ale podejrzewam, że te sprawy zajmują po prostu bardzo dużo czasu i ja nie wiem, czy one są produktywne, w sensie w większości są to, przynajmniej te, które trafiają do mediów, no to nie są jakieś takie ewidentne znieważenia, tak jak o których mówiliśmy, że ktoś rzeczywiście chce zrobić krzywdę ludziom religijnym i obrazić ich, tylko są to właśnie Maryjki tęczowe, są to jakieś protesty w kościołach, są to jakieś niewinne, drobne żarty. Moja tutaj hipoteza jest taka, że polskie państwo po prostu bardzo dużo poświęca czasu na głupoty w ten sposób. Ile jest takich spraw rocznie w Polsce i ile to nam może zabierać? No może niekoniecznie w złotówkach, proszę cię o podanie, ale... Dobrze, może powiem w ten sposób. Najpierw odpowiem na to kwestię związaną z tym, jakie to są sprawy i jak to zajmuje czas i tak dalej, żebyśmy też mieli świadomość. Jak oddzielimy te sprawy takie, nazwijmy to chuligańskie, tak, czyli takie rutynowe, prawda, i wejdziemy na te sprawy prawnoczłowiecze, to się tutaj zgodzić z tobą nie mogę. Że to są sprawy takie, bym powiedział, nazwijmy to w dużym skrócie trywialne, tak, bo to wybrzmiewało. Nie, to są bardzo istotne sprawy, ponieważ one dotyczą praw nas wszystkich. Prawno karnych granic wolności wypowiedzi, wolności ekspresji artystycznej, wolności zgromadzeń. A to są bardzo istotne prawa i na wokantach sądów powszechnych, kiedy takie sprawy trafiają, kiedy rozpatrujemy te prawno karne granice, to każdorazowo takie postępowanie może mieć charakter tak zwany litigacyjny, czyli wpływający na dalej kształtujące się orzecznictwo sądów powszechnych i poglądy doktryny. Powiem więcej. Moim zdaniem, oczywiście absolutnie współczując osobom, które trafiły na wokandę sądów powszechnych, rzeczywiście są były oskarżone i ten miecz Damoklesa nad nimi wisiał, prawda? To te osoby swoją ofiarą, swoim cierpieniem i tym dyskomfortem w byciu oskarżanym ukształtowały bardzo mocno sytuację prawną i wykładnię tego przepisu i to, w jaki sposób traktujemy te wolności i prawa w demokratycznym, pluralistycznym Męczennicy sekularyzmu. Tak można by powiedzieć, męczennicy troszeczkę sekularyzmu. I ja rozmawiałem z wieloma tymi osobami, czy to z dziewczynami z Płocka w związku z sprawą tęczowych, rozlepienia nalepek z tęczową Maryjką w okolicach Kościoła Świętego Dominika, prawda, w związku z tym haniebną, nazwijmy to, że haniebną instalacją grobu pańskiego, z tym chłopakiem, który miał koszulkę z tęczową Matką Boską z bananem w ustach, bo to też o to był proces, z tymi osobami, które niosły wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą na marszach równości w Częstochowie, z tym chłopakiem, który wszedł do kościoła w czapce i miał wieloletni proces, z dziewczynami, które robiły tak zwaną, nazwijmy to, parodię mszy w Gdańsku, gdzie każda była innego koloru, oczywiście od kolorów tęczy,
czy też właśnie z tymi dwoma osobami, z Marcelo Zamenhofem, prawda, z jego wystawą i częścią Waginy Polskie, prawda, czy też chociażby z nieżyjącym redaktorem Jerzym Urbanem, prawda, który zresztą słynny komentarz udzielił do tej sprawy, że ja to mam wszystko w dupie. Nieważne, jak mi nawet jak mnie skazy na karę pozbawienia wolności, pamiętam to. I teraz, wiesz co, to nie jest do końca, powiem ci jedną rzecz, to zajmuje masę czasu, ale uważam, że to jest potrzebna lekcja demokracji i wolności wypowiedzi dla nas wszystkich. Bo gdyby, niestety, no, najlepiej by było tej lekcji nie odbyć na wokandach sądów. Najlepiej by było, żeby tego nie było. Najlepiej by było, gdybyśmy byli społeczeństwem obywatelskim na tyle świadomym naszych praw, że nie sięgamy w pierwszej kolejności po instrumentarium prawnokarne po to, żeby komuś próbować kneblować usta, prawda? Albo próbować petryfikować czyjąś wolność ekspresji artystycznej. Prawo karne, tak się pięknie mówi, to jest ultima ratio. To jest takie rozwiązanie, po które sięgamy wtedy, kiedy inne środki ochrony prawnej, inne rozwiązania nam po prostu nie przysługują albo były niewystarczające, nie? A my potrzebowaliśmy spektakularnych procesów karnych po to, żeby próbować kształtować tą perspektywę naszego aktualnego rozumienia wolności wypowiedzi w XXI wieku w Rzeczpospolitej Polskiej. To było po prostu potrzebne, wiesz? I nie ukrywam, że czasowo, no to Urban to 9 lat się toczył. Chodziło o, tak, wizerunek zdziwionego Jezusa na płacę tygodnika, nie? 2012 rok, jeśli pamięć mnie nie, albo 13. Skończyło się to w 2020 roku. Najpierw Urbana skazali na 120 łącznie tysięcy złotych grzywny. Pytałeś mnie o koszty procesu. Jak mówi się ładnie, że przegrany płaci, prawda? W pierwszej instancji Urban miał płacić 27 tysięcy kosztów opinii biegłych. To jest akurat coś, co Cię może zainteresować. To był proces o pracy uczuć, gdzie była masa biegłych, byli religioznawcy. Tam jeszcze były biegli do związani ze sztuką, prawda, sztuki krytycznej. Antropolog religii tu, był jeszcze. Tu mnie przede wszystkim interesują koszty, bo jak mnie za tę naszą rozmowę pozwą, to będę musiał Ciebie zatrudnić do obrony. Ciężko będzie, bo jak Ciebie pozwą, to i mnie. Więc, ale spoko, damy sobie radę. Nie ma, spokojnie. Nie sądzę, żeby tu był jakiś przerażający problem. Zaraz będzie dopiero motyw kontrowersyjny. Spokojna głowa, przejdziemy do kontrowersji. Jak będę mówił o Ordo Iuris, o ich wpływie na to, bo mam nadzieję, że poświęcimy temu chwileczkę, bo będę chciał powiedzieć nieco słów na temat tego, jak Ordo Iuris się przyczyniło do tego, jak pięknie zaczęliśmy inaczej rozumieć wolność wypowiedzi, ale dokończę ci. Urban to było tak, później było uchylenie tego rozstrzygnięcia skazującego, bo był skazany na grzywnę, czyli wyrok skazujący, prawda? Było uchylenie tego, później było uniewinnienie w 2020 roku i wtedy ja wskoczyłem do tego postępowania, bo wtedy to był w ogóle mój pierwszy proces karny, wiesz, jaki prowadziłem jako adwokat. No i pierwszy proces karny. Tak się trafiło, nie? Ciekawie. I został uniewinniony. Tam było dość śmiesznie na tym procesie. Później prokuratura wniosła apelację, ale wyobraź sobie, że spóźniła się jeden dzień. Próbowali później z tym walczyć, ale wyrok poszedł w cholerę. Znaczy, Boże, ich apelacja poszła w cholerę, wyrok się utrzymał. No ale oczywiście nie byłoby inaczej, bo to były czasy głębokiego PiS-u, jakbyśmy to nazywali. Kiedyś była głęboka komuna, to był teraz, powiem, głęboki PiS. I prokurator nadzwyczajny rękami swojego zastępcy wniósł skargę nadzwyczajną na to rozstrzygnięcie. No bo przecież tak się godzić nie można, Urbana trzeba skazać. No, Urban zdążył umrzeć. Więc postępowanie zostało umorzone, więc sytuacja się rozwiązała w taki, a nie inny sposób, nie? To jest jedna rzecz, to jest chyba najdłuższy proces obrazu uczuć religijnych, jaki trwał wedle mojej najlepszej wiedzy, ale no, nieznalazka to też się toczyła, z tego co pamiętam, prawie 10 lat, prawda? W związku z instalacją artystyczną Pasja, zresztą to postępowanie, tak żeby nie było, żebyśmy tutaj wskazywali, że wiesz, że ta obraza uczciwie to jest taki wymysł PiSu czy dawnej Solidarytas Suwerennej Polski, nie? Żeby nie było, czy Konfederacji, nie. Wtedy to jeszcze była Liga Polskich Rodzin, prawda? To były jeszcze takie czasy, kiedy się za to jeszcze chwyciło. To Dorota Nieznalazka, zresztą polecam sobie poczytać do tego procesu, to był taki jeden z chyba pierwszych takich monumentalnych procesów obrazu uczciwie, gdzie była mowa o potencjalnym przekroczeniu granic wolności ekspresji artystycznej. Poprzez powieszenie tych genitali na krzyżu, prawda, na tej zasadzie. Ona była w ogóle w pierwszej instancji skazana na karę ograniczenia wolności, czyli na prace społeczne. Innymi słowy, pani Dorota Nieznalazka miała w odblaskowej koszulce zasuwać na ulicy, w dużym skrócie, prawda? Bo tak się defaultowo to karę wykonuje. Super, prawda? Rewelacja. Tam w końcu stało uniewinnione, ale to jej zniszczyło prawie karierę. Kto był pokrzywdzony w tej sprawie? Kto złożył zawiadomienie? Ekipa od Ligi Polskich Rodzin. No właśnie, tak na tej zasadzie. W Urbanie to była ekipa powiązana z Prawem i Sprawiedliwością.
żeby nie było. To były te dłuższe procesy. Wejście do kościoła w czapce, prowadzone w Kłodzku, to było 6 albo 7, to było niecałe 7 lat. Też to się tłukło. Z naszych pieniędzy, by the way, to wszystko w naszych pieniędzy. Tak, tak, dobrze. Dobrze wydatkowane pieniądze. Za ta sprawa z wejściem do kościoła w czapce. W dużym skrócie już ten temat ci opowiadałem. No, jak opowiadam moim znanym, jaką sprawę mam, pytałem mnie często właśnie na spotkaniach takich, bym powiedział, mniej, bardziej luźnych, bardziej koleżeńskich. Kiedy miałeś najgłupszy proces, prawda? I tak w środowiska prawnicze sobie gadamy i tak dalej. Ludzie opowiadają o jakichś swoich innych sprawach i tak dalej, i tak dalej. No, mówię, no ja prowadziłem postępowanie, gdzie ktoś był oskarżony za wejście do kościoła w czapce, nie? Ludzie tak na mnie patrzą. Co? No więc wiesz, no, wiesz 6, niecałe 7 lat, nie? Masakra. Masakra, po prostu kompletna masakra. Tęczowe Maryjki, 2000, żebyśmy też to skonkretyzowali. 2019 rok to była ta akcja dziewczyn. Uniewinnienie 2022. Jeśli pamięć mnie nie myli, tak, 2022, rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego rozpoznające kasację Ordo Iuris, 2024 rok, 28 marca, pamięć mnie nie myli, byłem na tym wtedy już, ach, tych spraw jest bardzo dużo. Protest, tak, Marsze Równości w Częstochowie, no to takie, ja bym to określał, takie trzylatki, to się tak się śmieje, prawda, bo żebyśmy mieli świadomość, sprawy dotyczące Marszów Równości w Częstochowie, to jest pojawiający, powtarzający się schemat. Co roku, jak jest Marsz Równości w Częstochowie, ktoś idzie z tym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i ktoś się czuje obrażony. I ktoś składa zawiadomienie. I prokuratura to prowadzi. Więc za każdym razem tak się działo. Teraz już mam nadzieję, że już przestaną wnosić akty oskarżenia. No bo już mają same bomby. Już za każdym razem przegrywa. Tam to już w ogóle nawet, wiesz, nawet nie było rozprawy otwartej. Tam są to umorzył na posiedzeniu w cholerę. Bo sprawa była z 19 roku, później z 21 roku, nie? Najpierw są to umorzył w cholerę. Później to oczywiście prokuratura zaskarżyła. Powiem jedną rzecz, ja tam występowałem jako przestępca. W ogóle w tych dwóch postępowaniach fajnie, bo to raz jako kampanii przeciwko homofobii, raz jako wolność od religii, więc jak byłem od kampanii przeciwko homofobii, to tam mnie patrzyli na mnie tak trochę, że tak powiem, to wtedy był bardzo medialny proces zresztą, patrzyli na mnie jako to takie lewackie zło, prawda, jak tam byłem na tej sali sądowej. Jak byłem od wolności od religii, to miałem wrażenie, że sąd się mi boi, ale to już jest inna historia, nie wiem. Ta nazwa taka straszna, nie, ale to już jest inna historia, więc tam powiem jeszcze taką dygresję, tam usłyszałem po raz pierwszy, że nie znam doktryny katolickiej. Byłem tam, jak mi powiedział pokrzywdzony, stwierdziłem, że nie muszę, no bo znam kodeks karny i orzecznictwo i standard Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mnie doktor Legii na samym szacunku interesuje, co zeszłoroczny śnieg. Ale to już jest inna historia. Tam Ordo Iuris bardzo mocno działało. Więc tak, ta sprawa jest częstochowska z 2019 roku. Jest umorzona, jeszcze umorzona. Była skarga nadzwyczajna, oczywiście, którą Bodnar cofnął, co ty się dowiedziałem. Taka ciekawostka. Jesteś pierwszą osobą, o której to mówię publicznie. Wyobraź ty sobie. Tak, jesteś pierwszą osobą, że przeglądałem ostatnie akta, jest cofnięcie skargi nadzwyczajnej podpisane przez samego Adama Bodnara, naszego prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. Nice! Super. A sprawa z 2021 roku, czyli to samo, Marsz Równości, ktoś już stęczowa Matki Boskie. Nie będą, to tak, umorzenie na posiedzeniu, utrzymanie w mocy umorzenia przez sądem odwoławczym, nie ma żadnych widoków na skargę nadzwyczajną, sprawa jest raczej zakończona. Zresztą pozwolę sobie powiedzieć, że zażalenie było napisane... Ach, no odpierdziel, za przeproszeniem, że to już nawet tak, wiesz, ale napisać, żeby było, prawda, na tej zasadzie. Bo tam w tych innych procesach to Ordo Iuris to potrafiło mocno działać. I odnośnie tej drugiej sprawy, taka ma przyjemność, powiem ci ode mnie, jeszcze jedna, bo się w tej drugiej sprawie 21 roku pokrzywdzony czuł Bąkiewicz. Tak, pan Robert Bąkiewicz od Krużganku Oświaty. Tak jest. A nie razu też nas nie zaszczycił w sądzie, nie? Więc to są takie, bym powiedział, to takie trzylatki. Czasowo Urban to ci powiedziałem, tęczowa Matka Boska na Marszu Równości w Gdańsku, 19 rok, 24 zakończenie przed Sądem Najwyższym tak naprawdę, czyli też się troszeczkę toczyło. Zastanawiam się jeszcze, Łódź, 2021 rok, archiwum regresywne, koniec był w tym roku, czyli 24, czyli też taka trzylatka, prawda? No średnio 3 lata to się toczy, ale ciebie interesują statystyki. No. I chciałem ci to powiedzieć. No właśnie. No wiesz co, słuchaj, no statystyki są bardzo różne. Ja tutaj lubię operować statystykami policyjnymi, które sobie nawet przejrzałem, bo ogólnie rzecz ujmując, żebyśmy mieli też tego świadomość, bardzo dużym paliwem dla różnych dziwnych podmiotów, które korzystały ze środków publicznych z Funduszu Sprawiedliwości, było forsowanie tezy o postępującej chrystianofobii w Polsce, nie? Więc statystyki są mega zaburzone w kontekście tego przepisu. I tak jak mamy na przykład przy przestępstwach nienawiści popełnionych na szkodę osób LGBT plus ciemną liczbę, nie? No bo to nie jest uznawane jako taki klasyczny hate crime. Tak jak tutaj, te statystyki są mega zawyżone.
żebyśmy o tego pełną świadomość, jak rozmawiamy. Bo tutaj wchodzimy w grę, mówimy o takim przestępstwie, które było traktowane jako instrument polityczny. Bardzo i to trzeba o tym powiedzieć, że to absolutnie było traktowane jako instrument polityczny. No to co? Mam statystyki do 2020 roku, nie? Na przykład w 2017 wszczelił postępowanie 70 i policja sobie pisze liczba stwierdzonych przestępstw. A liczba stwierdzonych przestępstw to nie znaczy wcale, że postawili zarzuty, tylko że uznali, że, uwaga, że to potencjalnie wypełnia znamiona, nie? To jest 2017 rok, a na przykład 2020 liczba wszczętych postępowań 130, stwierdzonych przestępstw jest 97. Na tej zasadzie na przykład, prawda? I tutaj widać taki delikatny, że tak powiem, progres, ale tu też wchodzimy w bardzo specyficzne czasy, prawda? Bo 2020 rok, no to o czym my tutaj mówimy? Co się wtedy zdarzyło? Rozstrzygnięcie Trybunału Julii Przyłębskiej, prawda? Co więcej, 2019-2020 rok, no to przecież wszystko, to są też czasy, kiedy mieliśmy kampanię prezydencką Andrzeja Dudy, słynne hasło, mówiliście nam, że to są ludzie, a to jest ideologia, prawda, na tej zasadzie. Mieliśmy dużo takich akcji związanych z wypowiedziami chociażby Jędraszewskiego o tęczowej zarazie, kiedy później były różne akcje, które, że tak powiem, były formą debaty publicznej, krytyki tych wypowiedzi hierarchii kościelnego. Więc to też takie, no i oczywiście kwestia prokuratury, która, nazwijmy jeszcze po imieniu, muszę to powiedzieć, moim zdaniem czuła oddech polityków. Mocniej niż kiedykolwiek. Od czasu, że tak powiem, upadku PRL-u. I to mogę spokojnie powiedzieć, że dawno nie było takich czasów, kiedy polityka, kiedy prokuratura, że tak powiem, nie była tak mocno poddana presji politycznej, a ci, którzy nie wykonywali swoich zadań, to wiadomo, delegowali jakieś tam dziwne delegacje wywalonych poza, że tak powiem, ich pierwotne rewiry. Więc też no, zresztą na kanwie tej sprawy też mamy sprawę Nergala, o którym mówić za bardzo nie mogę, prawda? Więc no, to był ten moment, taki impuls, prawda? 18, 19, 20, 21 poszło tego bardzo dużo. Wtedy była bardzo duża, nazwijmy to, chryja, prawda, na ten temat. Postępowania dotyczyły bardzo wielu różnych dziwnych rzeczy. I teraz mogę powiedzieć, że się kończą, nie? Bo trafiło finalne wokandy. No właśnie, mieliśmy te 8 lat rządów PiS, jakby wiadomo, że to jest jeden z tych czynników, ale może jeśli byśmy spojrzeli na to szerzej i patrzymy, jak to wygląda na zachodzie Europy i w innych miejscach, jak różne konserwatywne stronnictwa zyskują wiatr w żagle, nazwijmy to. I ten wiatr bardzo często wieje ze wschodu. Nie chcę mówić, że konkretnie są tu sypane ruble w tą walkę właśnie i pewne organizacje mogą być w ten sposób wspierane, no ale coś może być na rzeczy. No i zupełnie bez kontekstu, Ordo Iuris. mówiłeś o Ordo Iuris, to oczywiście bez związku z tymi rublami, to na pewno nie o tym chciałem nawiązać. Ale mówiłeś o Ordo Iuris, że chciałeś wskazać na to, jak ta organizacja się przyczyniła do tych wszystkich, do tego prądu, nawet można powiedzieć fali. Mogę trochę powiedzieć, powiem w ten sposób, bo rzeczywiście z prawnikami, prawniczkami z dokładnie Fundacji Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris mam ciekawą historię. Mogę powiedzieć, bo pierwotnie, kiedy miałem taką perspektywę, wiesz, że przeciwko sobie mam bardzo, z tego co mogę powiedzieć, wynika z takiej prostej nawet analizy organoleptycznej strony internetowej, artykułów zawartych w prasie, jakichś deklaracji, tego, że te osoby się pojawiały w okolicach szeroko ujętej władzy. Na początku powiem szczerze na antenie tutaj u ciebie, że czułem trwogę na początku, bo nie wiedziałem za bardzo z kim mam do czynienia i tak dalej, i tak dalej. Ale też miałem w miarę dobry warsztat co do tej obrazy uczuć religijnej, więc też spodziewałem się, że to będzie interesujący przeciwnik. Dużo bardziej interesujący niż rachityczne, że tak powiem, akty oskarżenia, które wcześniej były. Ale ja się zawiodłem. O kurde. Ale ja się kurde zawiodłem, powiem ci. Wiesz co? Powiem ci w ten sposób. W sprawach dotyczących obrazy uczuć religijnych. Ja mogę spokojnie powiedzieć, że Fundacja Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris to jest taki odwrócony Midas. Osiągają efekt odwrotny od zamierzonego. I tutaj oczywiście kieruję do pewnego określenia na temat pana posła Sasina i jego postąpień, zostawmy to, prawda? Ale bardzo mi się spodobało to określenie, które padło w debacie publicznej. I to spokojnie mogę potwierdzić. Czego się dotykają, to albo nie idzie po ich myśli, a jeżeli idzie, to się jeszcze nie skończyło. I to jest, powiem szczerze, niesamowite.
Gdyby nie to cierpienie tych osób, tych męczenników i osób, które po prostu cierpiały w związku z tymi procesami, gdyby nie to, to byłbym spokojnie w pełni świadomie powiedzieć, że ja im dziękuję. Ja im absolutnie dziękuję, bo lepszego orzecznictwa obrazy uczuć religijnych nie było w historii Rzeczypospolitej Polskiej. Nie udałoby się bez was, Ordo Iuris. Dziękuję. Pierwsza sprawa, w której ja byłem zaangażowany, to jest sprawa Płocka. Krótko kontekstowo, tylko mówiłem w kontekście czasowym, prawda, żebyśmy tego mieli świadomość. Chodziło o akcję trzech osób, które rozlepiły w Płocku, w okolicach kościoła świętego Dominika, nalepki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą, symbolem osób LGBT+. Prokuratura szybko wszczęła postępowanie. W ogóle było przeszukanie u jednej z tych osób. Jest rewelacja po prostu Elżbiety Podleśnej, więc no tutaj to ciekawie było. Było dużo wypowiedzi polityków na temat tej sprawy, że to jest bluźnierstwo. No i Ordo Iuris się w tą sprawę zaangażował. Ale nie zaangażował się tak, jak ja w tym postępowaniu byłem. Bo ja w tym postępowaniu działałem jako przedstawiciel Stowarzyszenia Kampanii Przeciw Homofobii, czy jako tak zwana strona społeczna. Tutaj nie wchodząc dużo, że tak powiem, w szczegóły procesowe, w jaki sposób to się działa, no mogłem przemawiać i mogłem dużo mówić i też z tego prawa korzystałem, składać opinię przyjaciela sądu. Nie? Więc w dużym skrócie miałem głos w tym procesie, co jest bardzo fajne, bo trzeba było w tym procesie trochę mówić. Nie? No, ale oni zrobili trochę inaczej, bo oni zapewnili pomoc prawną, czyli innymi słowy prawnicy i prawniczki z Ordo Iuris tutaj reprezentowały pokrzywdzonego, pana księdza Łebkowskiego, którego zeznania złożone na etapie postępowania przed sądem, one są nagrane dostępne na Okopresie, na Facebooku Okopresa. Polecam wszystkim się z nim zapoznać. To jest, powiem w ten sposób, to jest seans nienawiści wobec osób LGBT+. Powiem zupełnie szczerze, autentycznie. Ciężko się tego słuchało. I powiedziałbym, że najciężej w mojej karierze. Gdyby nie to, co nastąpiło także w tym procesie, czyli słuchanie pani Kai Godek. No bo to były dwie osoby pokrzywdzone, bo jeszcze nasza ulubiona Kaja Godek, która później zresztą z tego procesu miała takie świetne memy, jak miała taką maseczkę, bo to były czasy covidowe, prawda? Miała taką maseczkę, z ludzie się śmiali, że była zrobiona z majtek, prawda? Niefortunnie jakoś to wyglądało, mogę powiedzieć, faktycznie na tej sali sądowej. Ona się tylko chyba raz pojawiła, już nie pamiętam, raz albo dwa, już nie pamiętam do końca, ale ogólnie rzecz biorąc nie była też na stanowiskach końcowych, z tego co pamiętam. No i prawnicy i prawniczki Ordo Iuris tutaj reprezentowali jako pełnomocnicy, czyli taki bym powiedział pełnoprawny podmiot tego procesu. Reprezentowali właśnie pana Łebkowskiego. Świetnie poszło w tym procesie. Słuchaj, powiem ci, że wyrok pierwszej instancji był miażdżący z tyłu niewinieniem. No, powiem tak, wiesz, patrzyłem na to z takiej perspektywy, że kurczę, no to oni to pewnie jakoś zaraz zaskarżą i może nawet zaskarżą to jakoś dobrze. Chociaż ciężko było cię zaskarżyć wyroku niewiniający w całości odwróconego oczywiście oskarżonym czynu. I tam był oczywiście brak znieważenia, stwierdzenie, że tęcza nie jest symbolem negatywnym, nie jest elementem wyrażenia pogardy, jej zestawienie z wizerunkiem postaci świętej absolutnie nie prowadzi do znieważenia, prawo do udziału debaty publicznej, to w tym orzeczeniu sąd powoływał się na dwa wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Maria Alekhine i inni przeciwko Rosji. Tak a propos Rosji notabene, prawda? Czyli odmówienie tej piosenki w zborze prawosławnym Bogu Rodzice Przegoń Putina, gdzie były kolonie karne dla dziewczyn z zespołu Pussy Riot, wymierzone przez sądy rosyjskie, nie stwierdzono naruszenia konwencji. I Sekma Diendis LTD przeciwko Litwie, czyli moje ulubione orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczące kampanii reklamowej litewskiej spółki z wizerunkami postaci świętych w dżinsach. I to jest rewelacyjna sprawa. Uwielbiam to orzeczenie przytaczać w swoich stanowiskach, a to pisemnych, a to ustnych w postępowaniach i cieszę się, że sądy to orzeczenie przyjmują i wrzucają je do uzasadnień i się na nim opierają, bo to jest piękny efekt. Bo wiesz, Ordo Iuris chciało coś takiego. Ordo Iuris dążyło do tego, żeby w sądziach powszechnych pojawiło się wskazanie, że jest ta ideologia LGBT, że ta tęcza obraża, że mamy do czynienia z tym deprawacją, jakoś tam, nie wiem, z permisywizmem kulturowym i tak dalej. Chcieli bardzo ważne rzeczy. Chcieli zrównania przestępstwa obrazu uczyźlini z bluźnierstwem. Bo oni to w ten sposób interpretowali, że to nie chodzi tylko o wizerunek, to chodzi o podmiot. Bardzo istotne. Bluźnierstwo, znieważenie są poglądami tożsamymi. Tak bardzo
to forsowało w tej sprawie Ordo Iuris. Osiągnęli efekt odwrotny od zamierzonego, bo sądy przyjęły, w pierwszej instancji przyjęły zupełnie odwrotną argumentację. Więc mówię, gratuluję. No i jest ta sprawa, mamy zresztą w ogóle dygresyjnie. Ja postarałem się, że te wszystkie orzeczenia były dostępne we wszystkich portalach dla prawników i prawniczek. Jest dostępne, są na pewno dostępne w lekcie i są opublikowane i są takim istotnym drogowskazem dla wszystkich osób, które będą chciały próbować działać w tym sektorze, żeby nie było. No i później mieliśmy rozprawę odwoławczą, bo oni to oczywiście zaskarżyli apelacjami. O Jezus Maria, jak te apelacje były. Ich apelacja była fatalna. Apelacja prawnika pani Kai Godych, to on nie był z Ordo Iuris. O Jezus Maria, w cudzysłowie. No, nie wchodzą, nie chcę, zanudzę, nie? Zanudzę PTK to oprawie, prawda? Zanudzę absolutnie, ale podpowiem, że była tak źle napisane, że jeżeli ten człowiek by pisał egzamin adwokacki, to by go nie znał. Jeżeli zadanie byłoby napisanie apelacji. Słuchaj, dwuja. No i napisali taką apelację, no i, ale wracając do naszych ulubieńców z Ordo Iuris. Zaskarżyli ten wyrok, sam go otrzymał oczywiście w mocy. Apelacje wszystkie były bezzasadne, nie zawierały żadnych argumentów, które mogłyby skutkować wzruszeniem tego uniewinnienia. No i tam Ordo Iuris pochłusiło się o bardzo ciekawe stwierdzenie, słuchaj. Napisali, że każde użycie przymiotu czci religijnej w celach niesakralnych jest znieważeniem tego przedmiotu. Jak ci się to podoba? Właśnie chciałem się ciebie zapytać z takiej perspektywy, bo ja tutaj dużo gadam, ale też twoja perspektywa mnie bardzo interesuje. Każde użycie przymiotu czci religijnej, skupmy się na tej materii, prawda? W celu niesakralnym jest pogardliwe dla tego przedmiotu. Ciekawe, no na przykład w jaki sposób byłyby sprzedawane te przedmioty czci religijnej, nie? Muszą być jakoś w sklepie na przykład wystawione, muszą stanąć na przykład na Sacro Expo, tak? I tam ktoś go ogląda, no i wtedy jest zupełnie niesakralnie jeszcze, prawda? I był fajny kazus podany, bo sąd jak odpierdzielał im te apelacje, to wskazał, że, no, jak rozumiem, że no w klapie marynarki, jak rozumiem, wpięty krzyż albo Maryja i tak dalej, czy, i tym podobne, to też jest obraza uczuć religijnych. Też polecam, jest na relacji Okopresu na Facebooku uzasadnienie sądu, jest po prostu nagrane, jak sąd to czyta. To jest, słuchajcie, miód dla uszu i wielka przyjemność dla wszystkich osób, które chcą uczyć się fachu prawniczego, ale nie tylko, bo to jest powiedziane w taki fajny, przystępny sposób i powiem tak, dziękuję Ordo Iuris, bo żeście przegrali sprawę prawomocnie, którą włożyliście mega dużo wysiłku, żeby wygrać. Słuchaj, tam po stronie oskarżenia, nie, my byliśmy po stronie obrony, byliśmy tam w 3 osoby, były 3 dziewczyny, był mecenas Radosław Baszuk, była adwokatka Karolina Gierdal i byłem ja. Czy łącznie było tam 6 osób tym oskarżonymi, ale tam to był jakiś tłum, słuchaj, powiem ci szczerze, tych różnych osób, no masakra. No ale ostatnio mieliśmy Sąd Najwyższy. Czyli mimo krwi, której napsuli ludziom, mimo tych wszystkich slapów i tych wszystkich tego utrudniania, to bym sparafrazował słynne zdanie z Mistrza i Małgorzaty, że Ordo Iuris jest częścią świata tego, która zła pragnąc wiecznie czyni dobro. Tak. I jeszcze na dobranoc. Mieliśmy właśnie w marcu, chyba 28 marca, mieliśmy tą rozprawę kasacyjną, bo oni wisi kasację od tego wyroku. I pierwotnie kasację też wniosła prokuratura. Prokuratura cofnęła tą kasację. Wyobraź sobie. Wiatr zmian. Nie będę nic mówił, ale napisaliśmy apel ze strony kampanii przeciw homofobii i Fundacji Wolność od Religii, żeby cofnęli tą kasację. Bardzo się cieszę, że dotarło. I bardzo się cieszę, że cofnie to do kasację, nie generując więcej środków publicznych, nie marnując naszych pieniędzy na kiepsko napisane pisma procesowe i tak dalej. No i tam została właśnie pani Kaja Godek, zostały jej prawniczki z Ordo Iuris, ksiądz Łebkowski się nie pofatygował do sądu, ale to już też chyba kwestia podeszłego wieku. Sąd im uznał tej kasacji za bezzasadne w stopniu oczywistym, czyli słuchaj, taki kompletny fail, wiesz, można przegrać postępowanie przed sądem najwyższym, nie? Okej, spoko, kasacja może być oddalona, ale można przegrać z klasą, nie? I można przegrać z takim absolutnym failem, z takim prawie jak walkover, prawda? Przegranie w sądzie, wiesz, to jest final boss wymiaru sprawiedliwości. Tutaj trzeba naprawdę dobre rzeczy napisać, bo to wszystko idzie przez ręce najlepszych z najlepszych. W założeniu oczywiście, pomijam ten spór dotyczący praworządności, nie? Co oni napisali? Jezus Maria, pamiętam w jednej z tych kasacji było napisane, że powoływali się, że ileś tam jest było pielgrzymek konnych do Częstochowy. W ogóle po co dla sądu? Co, w ogóle kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Ile jest pielgrzymek konnych do Częstochowy? No masakra po prostu. A dostać taką bombę, jak dostać swoje pismo procesowe uznane za oddalone, jako bezzasadne w stopniu oczywistym przez Sądem Najwyższym, to jest wstyd,
To jest kompromitacja i w tak ważnej medialnie dla nich sprawie ta śmiem twierdzić, że nie wiem, no nie wiem, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, albo nie umieli tego napisać, przepraszam, że tak powiem, albo tutaj był brak wiedzy, albo kurna zrobili to specjalnie, żeby później jęczyć w mediach. Pamiętam komentarz Kai Godek. Sąd Najwyższy ukrzyżował Matkę Boską. Jak ci się podoba? No. To teologicznie też bardzo ciekawe. Kurde. Nie, to była masakra. Ale tak samo było w innych, spokojnie. Żeby nie było. Tak samo było w innych. W sprawie dotyczącej... Był Marsz Równości w Gdańsku. 19 rok. Chłopak miał koszulkę. Solidaryzował się z dziewczynami z Polska. Miał tęczową Marykę na koszulce. I Maryjka jadła banana. Wyobraź sobie. Bo to były czasy, kiedy jeszcze mieliśmy protest w związku z usunięciem sztuki konsumpcyjnej. Prawda? Natalia Lely, tam Katarzyna Kozyra, prawda? Ta cała kwestia jedzenia banana, prawda? Bardzo zresztą znana kwestia jeszcze z czasów PRL-u. W dużym skrócie kwestia cenzury sztuki, bo tam z tego co pamiętam ministerstwo podjęło decyzję, żeby usunąć te prace, bo są gorszące. No i mieliśmy dwa protesty w jednym. Solidaryzacja z osobami niesłusznie skarżonymi, protest dotyczący o sytuacji prawnej osób LGBT+, i jeszcze protest przeciwko cenzurze sztuki. No i chłopak wylądował na wokandzie sądu. No i kto tam był znowu pełnomocnikiem? Co ciekawe, oskarżycieli posiłkowych państwa Kołakowskich. Kojarzysz może posłankę, panią Annę Kołakowską może? To jest ta osoba, która mówiła o pani posłance Pomasy, że trzeba złapać i ogolić na łyso. Tak. Tak, bardzo zwana postać, tak jest. No, tam była pokrzywdzona. Tam była pokrzywdzona. Tak, ciekawie się dobrali, nie? Prawda? No i co? No strasznie to przegrali. Strasznie przegrali ten proces. Strasznie to uzasadnienie było, powiem szczerze, moim zdaniem merytorycznie lepiej napisane od tego orzeczenia, że tak powiem, przed Sądem Płockim. I pamiętam taki cytat z tego orzeczenia, że zachowanie oskarżonego nie miało przejawu mowy nienawiści w przeciwieństwie do zeznań pokrzywdzonych. Więc to chyba wydaje mi się, że dobrze obrazuje, z czym mieliśmy tam do czynienia, nie? No i oni to zaskarżyli, beznadziejnie to zaskarżyli też. Tragicznie było napisane ta apelacja. No i później złożyli kasację, bo tam było oczywiście sąd utrzymał w mocy, to już klasyka, że Ordo Iuris, jak trzeba przegrać w sprawie obrazu uczuć religijnych, Ordo Iuris, nie? No to oni przegrali, no i wnieśli kasację. I teraz sobie wyobraź. Pan prokurator, który wcześniej prowadził tę sprawę, oczywiście też apelował od tego wyroku niewiniającego, ale dał sobie później spokój. Nie wnosił kasacji, a mógł do Sądu Najwyższego, ale co zrobił więcej? Napisał odpowiedź na kasację prawników z Ordo Iuris, wnosząc jej nieuwzględnienie. A który to był czas? Lipiec 2013, przed 15 października. Ciekawe, co? Ciekawe czasy. To wyobraź sobie, że to musiało być tak słabe, że to musiało być tak beznadziejnie napisane i tak tragiczne, że nawet prokuratura, na którą załóżmy, że było dużo nacisków politycznych, taką tezę śmiało postawmy, napisała, że to jest beznadziejnie, że to jest do dupy. No i było, no. I sąd znowu powiedział to samo, że ta kasacja jest bezzasadna w stopniu oczywistym, że ogólnie nic tam nie było, żadnego argumentu. Oni zarzucali naruszanie przepisów przepisów przez sąd, których sąd przepisów w ogóle nie stosował, bo nie mógł stosować. Więc to był taki poziom, prawda, abstrakcji, że oni pisali, że coś są strzaniu, podczas gdy nie mógł tego strzaniu, bo tego po prostu nie stosował. No, tragedia, no. To jest wstyd i kompromitacja. No i te sprawy częstochowskie z obrazu uczuć, to też pamiętam. To oni tylko byli w pierwszej tej sprawie z 19 roku. Co pamiętam, występowali, że będziemy skarżyli. To była ta sprawa, gdzie sąd umorzył postępowanie, że będziemy skarżyli to umorzenie postępowania, że tak być nie może. O Jezus Maria. Co oni napisali w tym, co oni pisali w tych zażaleniach? Jakiś co Kościół katolicki, jak Kościół katolicki postrzega Matkę Boską, ruchy LGBT, że to jest grzech i w ogóle. Oni nie odróżniają tego, słuchaj. Oni nie odróżniają grzechu bluźnierstwa od przestępstwa. Albo nie chcą odróżniać. Nie wiem, nie mam pojęcia. No i przerażeli to strasznie. Aż musiała być skarga nadzwyczajna i też to jest się kojarzy z tym, co było w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Tam oczywiście oni bardzo starali się, żeby w samym tym słownictwie i w tej argumentacji nie było tam tego grzechu i religijnego kontekstu. Ale mimo wszystko, tak jak widziałem, jak czytałem, a czytałem wtedy dokładnie, chociaż nie znam się tak dobrze na prawie jak ty, ale zdanie odrębne sędziego Pszczółkowskiego i Kieresa, no to tam oni wyraźnie zaznaczyli, że jednak no to jest plątanie tych dwóch zespołu norm. Tych dwóch zespołu norm, które nie powinny być może plątane, tak? Czy to jest jakby clue tego wszystkiego? Tak,
I to jest, i złapałeś idealnie to, o czym ja mówiłem przez ostatnie chyba 20 minut. Naruszenie normy obyczajowej, moralnej, etycznej, religijnej nie jest równoznaczne z naruszeniem normy prawnej. To jest tak właśnie esencja tego wszystkiego. Oni tego nie chcieli odróżniać albo nie potrafili odróżnić. Ja zawsze zakładam z góry, że jak ja staję przeciwko komuś na wokalny, wiesz, na sprawie sądowej, to ja mam do czynienia z osobą, która wie co najmniej tyle co ja, wiesz co mi chodzi, no bo tak trzeba, no to jest podstawowe założenie. Nie można nie docenić przeciwnika. A ja mówię jeszcze raz, no w tej sytuacji, no kurczę, ja się mogłem rozleniwić. No powiem ci szczerze, mógłbym spokojnie krzyknąć, że się nie napracowałem, co jest nieprawdą, bo nad tymi sprawami powiem ci szczerze, że spędziłem najwięcej godzin w mojej praktyce sądowej i nigdy, i zresztą w ogóle ukształtowałem swoją, mogę powiedzieć, całą karierę zawodową wokół tych spraw. Nie traktuję tego w jakikolwiek sposób, jako wiesz, jakieś reklamy, tylko jakiego pewnego pola specjalizacji, prawda? Tym niemniej powiem ci jedną rzecz, naprawdę, słuchaj. Był strach na starcie i oni mieli bardzo konkretne intencje, chcieli zrobić litygację. Chcieli osiągnąć rozstrzygnięcie litygacyjne. Osiągnęli efekt odwrotno zamierzonego i tak właśnie litygację zrobili nie oni, ale ja. Dziękuję mordo Juris. Dziękujemy wam wszystkim za włożone potężny wysiłek w sprawy, które żeście epicko przegrali. Mówiłeś o prawosławiu, bo ten wątek cię też interesował. Jaki zespół Batuszka? Słyszałeś może? Batuszka, taki zespół. Pytanie, która Batuszka, tak? Bo to też jest kwestia sporna, nie? Ale taki zespół Batuszka. Tam było wszczęte postępowanie przygotowawcze w związku z jakimś tam ich, jakimiś ich piosenkami na którymś albumie, że tam niby znieważali przemocy religijnej. Umorzyli im to w cholerę. Prawda? Jak kurczę, wyleciało mi z głowy. Jak się nazywała ta, jak się nazywał ten performance artystyczny? Klątwa. Klątwa też jest przegrana. Też Ordu Iuris robiło klątwę i też przegrało klątwę. Jest umorzone z tego, co pamiętam, prawomocnie. Kolejna rzecz, tak, ta parodia mszy, czyli te trzy dziewczyny pobrane w różne kolory, prawda? Na Marszu Równości. Też przegrali to, są to umorzone, oni to zaskarżyli, to tak źle, że to aż zęby bolały, utrzymane w mocy. Skargi nadzwyczajnej nie było. No mówię, jedyną rzecz, którą tak właściwie, co im się udało zrobić, żeby nie było. Jedną rzecz im się udało zrobić. Protest tych 32 osób w kościele, sąd uniewinił te osoby w pierwszej instancji, bo miały zarzut złośliwego przeszkadzania wykonywania aktu religijnego. Ja też tam jestem w tym postępowaniu i sąd uchylił to rozstrzygnięcie, przekazał to ponownego rozpoznania. No faktycznie uchylił, zrobił to, czyli innymi słowy stwierdził, że sąd trzeba to inaczej postępowanie przeprowadzić, ale na szczęście to jeszcze nic się złego nie stało. To nie jest ich żaden sukces moim zdaniem, to jest tylko kropelka. To jest nawet nie jest bitwa na tej wielkiej wojnie, którą toczymy. Bym określił jako takie raczej potknięcie w ich, że tak powiem, ich spektakularnej serii klęsk. Więc spokojnie w Poznaniu, zresztą Poznań ma dość złą renomę, jeśli chodzi o obrazy uczuć. Tak z okazji, chciałem ci to powiedzieć, byśmy tego świadomość. Większość spraw w Poznaniu bardzo specyficznie się prowadzi. Była dziewczyna oskarżona o obrazy uczuć religijnych za obrzucenie drzwi kościoła, czy tam tej jakiejś tam katedry poznańskiej na wyspie, jajkami. To było warunkowe umorzenie postępowania. Nie? Czyli takie stwierdzenie winy, ale nie wymierzenie, prawda, kary i ogólnie ta osoba nie jest prawomocnie skazana, nie? Dziewczyna, słuchaj, po tym jak to było utrzymanie w mocy, wyjechała z Polski. Powiedziała, że ona to ma tego dosyć. Ja się nie dziwię. Ja się absolutnie nie dziwię. Też byłem w tym postępowaniu masakra po prostu. No i teraz w Poznaniu taka akcja. No, dobra, mamy nadzieję, że Poznań się odbije. Trzymam kciuki za Poznań, że będą uniewinienie, że będzie święty spokój. Mimo, że sądzę, że wtedy będę musiał chyba inną pracą się zająć. Można powiedzieć, że prawo jest zbudowane na sekularnych wartościach i oni chcą jakby skazić je tymi wartościami religijnymi. Mhm, dokładnie tak. Mhm, zgodzę się absolutnie. W 100%. No, słuchaj, taki termin jak grzech, bluźnierstwo. Słuchaj, otworzysz kodeks karny. Gdzie tam znajdziesz coś o bluźnierstwie? Nigdzie. Gdzie znajdziesz coś o profanacji? Nigdzie. Coś o grzechu? Nigdzie. A oni to traktują synonimicznie, ale to jest walka o język. Bo jak oni będą ci wmawiali, że my penalizujemy bluźnierstwo, to będzie oznaczało, że osoby będą łapały ten język. I twierdziły, że tak, w polskim kodeksie karnym jest penalizacja bluźnierstwa. To jest nieprawda. Bo ostatni raz penalizacja bluźnierstwa w polskim kodeksie karnym, to jest to, co się czytałem. Artykuł 172 kodeksu karnego 1962 roku, kto publicznie progu bluźni podlega karze więzienia do lat 5, nie? I to był ostatni czas, kiedy była penalizacja bluźnierstwa. No nie. A oni to traktują synonimicznie, ładują to argumentację z katechizmu kościoła katolickiego, ładują to informacje z grzechu, na przykład, że homoseksualizm to jest grzech, no to zostawienie symbolu grzechu z postacią święto, to jest straszliwa profanacja. Zobacz, ile tu jest bełkotu. Zostawienie symbolu grzechu z postacią święto jest profanacją. Nie? Na przykład, na tej zasadzie. A gdzie jest to znieważenie? Nie? Znieważenie to jest termin świecki. Do diaska prawo karne jest pisane nie tylko dla osób religijnych, prawo karne jest pisane dla wszystkich. No, prawo jest równe dla każdego, przynajmniej w jakimś tam teoretycznym aksjomacie, nie? No właśnie, czy jest równe? Zagram teraz adwokata diabła, od razu powiem.
Oni mówią tak, że no chcecie tutaj teraz bronić tych osób LGBT, żeby nie można było na nich nic powiedzieć, w ogóle nic dyskutować, a tutaj chcecie znieść tę obronę uczuć religijnych. Jak to tak jest możliwe? W ogóle w tym projekcie Ziobrystów przecież było dodanie takiego wyjątku i jeśli dobrze pamiętam, to taki był 27a, że nie popełnia przestępstwa, kto wyraża przekonanie, ocenę lub opinie związane z wyznawaną religią. Czyli to miało być taka furtka, że jeśli mówię na przykład, że gejów nienawidzę, ale jest to związane z Biblią, no to wtedy jest okej, nie? Tak. No więc wracając do tego podstawowego pytania, jak to jest, że chcemy tych gejów, lesbijki, osoby transseksualne i tak dalej bronić, ich uczucia, a nie chcemy, a chcemy zabrać tę obronę tym biednym katolikom prześladowanym? Pierwsza kwestia, nikt teraz nie próbuje wywalić artykułu 196 z kodeksu karnego, nie? Nikt teraz tego nie próbuje robić. To są oczywiście postulaty, ale tego na razie nie ma. Na razie dyskutujemy na temat kwestii związanej z zmianą obowiązujących przepisów prawa w kontekście chociażby takich występków jak nasz artykuł 257 kodeksu karnego, w którym mamy to przestępstwo, którego się parę razy odwoływałem, jak rozmawialiśmy, czyli zacytuję, kto publicznie znieważa grupę ludności lub poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza jej nietykalność cielesną, podlega karze więzienia do lat 3. Między innymi obowiązujące przepisy prawa mają zmierzać do tego, słuchaj, że do tego katalogu grup chronionych prawem, czyli tych tam narodowość, etc., prawda, wyznanie, bezwyznaniowość, dorzucamy orientację seksualną i tożsamość płciową. Bo chodzi o, bo tam jeszcze są inne elementy, które się dodają przez niepełnosprawność, ale skupmy się na tych dwóch, nie, bo one są najistotniejsze. A oni twierdzą, że to jest knebel na wolność słowa. A tak naprawdę to polega na tym, że prawo karne musi być odpowiadać potrzebom społecznym. Mieliśmy historię Marszu Równości w Białymstoku. Groza. Z samym szacunkiem. Mamy masę hejtu, który wylewał się na osobę LGBT plus Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych, kiedy traktowano tę osobę jako kozło ofiarne po to, żeby sobie zbijać kapitał polityczny i po prostu napierdzielać w tę osobę konkretnymi komentarzami i w ten sposób tworzyć sobie grupę wrogą, jak mi się pomieszało, wrogą grupę, którą należy atakować, wyizolować ze społeczeństwa, potraktować jako pariasów, jako tą niezdrową tkankę społeczną. I na tym polegał zresztą cały kapitał polityczny partii, no też Prawa i Sprawiedliwości, prawda, i Solidarnej Polski, zresztą tych środowisk konserwatywnych także, bo tak najłatwiej znaleźć sobie jakąś grupę, prawda, żeby tak ją napierdzielać, za przeproszeniem, czasami werbalnie, niewerbalnie, prawda. Więc to, co on nazywał kneblem na wolność słowa, jest niczym innym, jak modyfikacją przepisów do takiego brzmienia, jakie powinny mieć od dawien dawna. Bo jeżeli mamy grupy chronione prawem, no w kontekście na przykład artykułu 257, czyli zakazuje się na przykład znieważenia z przyczyn na przykład związanych z wyznaniem lub bezwyznaniowością, no to prawo też musi zakładać to, żeby je aktualizować. Mamy falę przestępstw z nienawiści, zresztą robiła na ten temat zestawienie kampanii przeciwko homofobii w swoich dużych raportach 2016 czy 20 rok, prawda, to warto się z tym zapoznać, bo są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Kampanii Przeciw Homofobii, to należy zareagować. I co więcej, powiem tak. Ta reakcja od dawna już powinna nastąpić. Tylko że ona nie nastąpiła z tego powodu, że mieliśmy taki, a nie inny układ polityczny. I powiem więcej. Według mnie zmiana obowiązujących przepisów kodeksu karnego, żeby chronić osoby LGBT+, które są w Polsce i nazwijmy rzeczy po imieniu, systemowo dyskryminowane. I to trzeba absolutnie, według mnie, to jest kwestia bezsporna. To wystarczy po prostu zostawić sobie katalog praw i uprawnień, jak wygląda na przykład sądowa korekta płci metrykalnej, kiedy trzeba pozwać swoich rodziców, co jest w ogóle absolutnym skandalem i uchybia godności ludzkiej. To, że penalizacja mowy, na przykład tak zwanej przekroczenia granic wolności wypowiedzi zwłaszcza na orientację seksualną, nie jest równie chroniona, jak na przykład penalizacja znieważenia z powodu religii, prawda, wyznawanie religii. No, you get the idea, prawda? To jest po prostu zrównanie z prawem. W tym momencie mamy grupę, w której mamy ciemną liczbę przestępstw, bo kupa tego jest nieujawnionych, bo ludzie się boją. Masz obytek, że kiedyś się strasznie bali cokolwiek ujawniać, no bo to były naprawdę niefajne czasy parę lat temu, powiem ci. Teraz zresztą też jest nie za dobrze. Widziałeś raport Ilga Jurup ostatni? Nie, jeszcze nie. Jakie mam wspaniałe miejsce znowu? Tak, widziałem. Rewelacja. Widziałem parę, to niedawno, znowu jakoś... tak, świeżutko. Końcu? Czy parę miejsc od końca? Pierwszy wśród ostatnich, najgorsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o prawo osób LGBT+. Gratuluję, gratki Polska. Gratuluję, zresztą po raz kolejny, świetnie nam zresztą idzie w państwach Unii Europejskiej. Rewelacja, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej oczywiście, prawda? Ale to już jest inna sprawa. No ogólnie rzecz biorąc, wiesz co, to jest tak. To nie jest żadne kneble na wolność słowa, to jest zrobienie czegoś, co dawno temu powinno być zrobione. I niech to zostanie zrobione.
Ja czekam na to. Ja czekam na to, jak tylko minie 400 ile, stało się, nie pamiętam, 400 ile dni do kadencji naszego miłościwie nam panującego prezydenta, który na pewno to zawetuje. Zmieni się prezydent. Liczę na to, że to będzie prezydent progresywny, który te zmiany przyjmie z otwartymi ramionami. Te zmiany wejdą w życie. W antrakcie jeszcze we wrześniu tego roku kończy się, nie wiem, tylko pytanie, czy legalna kadencja Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym. Więc te zmiany sądzę, że później przejdą i czekam. A ktoś będzie po raz kolejny mówił o tęczowej zarazie w przestrzeni publicznej. Ja już się nie mogę doczekać. Czekamy razem z Stowarzyszeniem Kampanii Przeciw Homofobii na to. We are waiting. Niech to tylko nastąpi, spokojnie. To ja to wtedy pokażę mi Ordiuris, jak się robi litygację strategiczną. A nie tak, jak oni to robili. Więc nie ma żadnego knepla. W dużym skrócie. Jest wszystko ok. To, co tutaj jest wskazane, że tak powiem, w tych nowelizacjach, jest absolutnie de lege artis. Orientacja seksualna, tożsamość płciowa nie są terminami trudnymi do zdefiniowania, bo oni takie argumenty rzucali, że to jest niezdefiniowalne. Zresztą moglibyśmy te same argumenty użyć wobec religii. Czym jest religia, prawda? A? Jest pytanie, czy tylko uznany związek wyznaniowy, czy też nie. Prawda? Czy na przykład wchodzi w zakres invented religions, nie? Dokładnie. Na przykład, czyli tak zwane religie wytworzone, prawda? To są też takie kwestie. Więc to powiem ci jedno, jest wszystko spoko z tą nowelizacją, czekam, aż wejdzie w życie i ja się nie mogę doczekać. No to chyba na koniec muszę ci po prostu pożyczyć tego, żebyś jak miał jak najmniej roboty po prostu, no miło. Mimo tego, że może ci to zabrać jakieś tam źródło utrzymania, to życzę ci jak najmniej roboty, żeby jak najmniej ludzi było pozywanych przez Ordo Iuris, jak najmniej ludzi było obrażanych ze względu na swoją tożsamość płciową, czy orientację seksualną, czy brak wyznania i tak dalej. No. Brak wyznania, no. Więc tego ci życzę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Chyba, że jeszcze miałeś coś, co chciałeś powiedzieć. Jedną rzecz powiem, na do widzenia, bo to też mi się wydaje, że jest istotne, żeby to podkreślić. Wiesz co, żebyśmy wiedzieli, ta sprawa związana z obrazem uczuć religijnych to jest starszy temat niż PiS. I to przeżyje PiS i sądzę, że to przeżyje wiele innych jeszcze ekip rządzących, zanim ktoś się zajmie tym przepisem. Wiesz, i tak mi się wydaje, że na dłuższą metę, bo sprawa na przykład, nie, Dorota Niesnaska, nie? To nie był PiS, to był LPR. Zawsze pojawi się jakaś grupa konserwatywna, która będzie traktowała ten przepis jako bat na wolność wypowiedzi, albo najpierw jako taki potencjalny element ogniskujący, że tak powiem, popularność i kapitał polityczny, nie? My tego nie ucichniemy. Tak długo jak ten przepis będzie w kodeksie karnym, no to tak długo ktoś go będzie próbował instrumentalizować, ale z drugiej strony to jest błędne koło. My nie uciekniemy od tego przepisu tak łatwo, ponieważ opinia publiczna, sam fakt jego próby, jego usunięcia albo modyfikacji w jakikolwiek liberalizujący sposób dla wolności wypowiedzi, dla wolności zgromadzeń czy wolności ekspresji artystycznej spotka się z rozewem tej części konserwatywnego społeczeństwa i to będzie jednostajny sygnał, czy to ze środowisk konserwatywnych politycznych, czy to z kościoła katolickiego. Nie uciekniemy od tego, ale powiem ci jedno, że ja też bym sobie życzył mniej roboty, powiem ci szczerze, ale niestety nie spodziewam się, żeby tego było mniej. I mówię ci to zupełnie szczerze, ja sądzę, że dopiero teraz będą wychodziły te sprawy, które przez lata się działy na etapie postępowania przygotowawczego. I teraz dopiero będą trafiały na wakandy sądów i będzie ich jeszcze dużo. No dobrze, to ja może sobie wrócę do mojego lunchu. No i wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze matronkom i patronom za to, że mogłem za wasze pieniądze kupić te komunikanty. Właśnie tak wydaję pieniądze z Patronite. Bardzo dziękuję. Smacznego. Trzymajcie się, cześć. Cześć.